Dzień dobry, witam, kłaniam się bardzo nisko, Kamil Cebulski z tej strony w ten piękny dzień, dzisiaj, a raczej noc, łączymy się z drugą stroną, z Alanem, witaj! Cześć Kamil, cześć wszystkim! Jest jedna rzecz, która mnie i Alana łączy i dzieli jednocześnie. Alan pewnie nie wie, o jaką rzecz mi chodzi. Pewnie ta audycja. Pewnie nieruchomości, bo... No, łączy nas tak. To, że obydwoje jesteśmy teraz w jakiejś nieruchomości. O. Dzielą nas też nieruchomości, bo ja nie mam nic wspólnego z nieruchomościami, a ty masz. No tak jest, tak właśnie. Tak to się stało, że zajmuję się nieruchomościami od kilkunastu lat. No i jak to wynika, wszyscy zaczynali od czegoś, ja też zaczynałem, teraz już jestem na innym też poziomie, więc też chciałem po prostu słuchaczom po prostu przedstawić moje spostrzeżenie na ten rynek nieruchomości, a który jest ogromny, no i żeby każdy coś z tej audycji i z tego doświadczenia mógł wyciągnąć coś dla siebie. Jest ogromny, rzeczywiście jest ogromny, bo to tak, to mi się wydaje, że tylko projekty są takie większe, mniejsze, ale tak na dobrą sprawę to jest to samo. Wynajem, flipy, deweloperka, wynajem, flipy i tak do znudzenia troszeczkę. Zgadzam się, Kamil, z tobą w 100%, ale zauważ, że wszyscy mówią o tym już od kilkunastu lat, a dalej to praktycznie się kręci. Dalej ceny nieruchomości idą w górę, więc popyt u nas z podażą jest równomierny, więc chodzi o to, że po prostu u nas jest bardzo niedosyt dużych mieszkań, tak? Mieszkania u nas jest jeszcze nie tak jak w Europie, że jest ich mniej, tak? U nas jest po prostu ich za mało, więc po prostu deweloperzy budują po to, żeby po prostu zapchać ten rynek, tak? Więc u nas na jedną osobę mniej więcej powierzchnia mieszkalna to jest około 20-30 metrów, na zachodzie jest to 60-70, więc zauważ, że my mieszkamy w bardzo ciasnych mieszkaniach, a ileż społeczeństwa u nas po prostu mieszka po prostu tak zwane na garnuszku u rodziców, tak? Czyli, że po prostu mieszkają po prostu, nie wiem, w domu, czy tam w mieszkaniu, na przykład 50-metrowym mieszka na przykład, nie wiem, z mamą, z tatą mieszka na przykład dwójka jeszcze, na przykład, nie wiem, rodzeństwa, tak? Gdzie na zachodzie to praktycznie byłoby niemożliwe, tak? Znaczy, no, możliwe to zawsze by chyba było, tylko po prostu, no raczej się tak nie robi, no bo co, bo się ma więcej pieniędzy, bo jest substancja mieszkaniowa do wynajmu i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest idea Zachodu jest też inna i społeczeństwo jest też inne nastawione. U nas to wynika też po prostu z zarobków, tak? Wiesz, my dopiero dochodzimy do tego, żeby po prostu zarabiać tak jak Zachód. Widać to było na przykład po emigracji po prostu ile milionów Polaków wyjechało na Zachód, więc teraz to trochę wygląda inaczej. My się jako Europa rozwijamy, PKB nasze jest jedno z wyższych, tak, więc porównanie na przykład tam do Włoch, czy na przykład do Niemiec i do jakichś takich krajów bardziej rozwiniętych, no to my jeśli chodzi o Europę, no to teraz bardzo ścigamy po prostu ich. Widać to po prostu po wszystkim i teraz widać też to oczywiście po płacy, tak. Nasza płaca jest kolosalna. 2-3 lata temu jeszcze wyglądało to tak, że pracodawca sobie mógł wybierać w pracownikach, tak? I dawać im stawkę, nie wiem, 5, 7, 8 zł, tak? Teraz za 10, za 15 zł, no to ciężko znaleźć po prostu tak już pracownika. Tak było, ale może nie 2-3 lata temu, tylko tak może z 10, z 15 lat temu. No powiem ci, że w zależności. Ja na przykład mieszkam, wiesz, w mieście nie takim dużym jak na przykład, nie wiem, Kraków czy coś. Do Krakowa mam oczywiście 40 km. Do Katowic mam gdzieś 30, bo ja mieszkam akurat koło Olkusza. Miejscowość bardzo mała, fajna gdzieś 7-tysięczna. Fajna miejscowa pośrodku dwóch dużych miast. No jeśli chodzi o Padowa, to tak, tylko bardziej wolałbym jeździć do Katowic, ponieważ jest dwupasmówka, a do Krakowa mam 30 km, a jeżdżę przeszło godzinę. Więc to jest już troszkę no, na innym poziomie, tak? Więc droga do Krakowa już jest teraz udręką naszą, ta słynna 94, tak? Okej, bywa. No dobrze, ale może zejdźmy na razie z tych tematów takich ogólnych, dużych, skupmy się na tobie, no bo mówisz, że już kilkanaście lat w działalności w deweloperce jesteś, czyli co, zaczynałeś w przedszkolu już gdzieś wtedy cię do deweloperki brało? Nie, tak mniej więcej zaczynałem 2008-2010, tak?
No to co, zaraz ze szkoły średniej już gdzieś pierwsze Nie, to inwestycje? wyglądało tak, że po prostu moi rodzice prowadzili działalność gospodarczą i wiedzieli też o tym doskonale, że ZUS-u, który płacą co miesiąc, no nie będą mieli tam jakichś emerytur, tak? No i tata tam kiedyś zaczął czytać o tych nieruchomościach. Też wszyscy dudnili dookoła, że najbogaci Polacy inwestują tylko i wyłącznie w nieruchomości, tak? Więc posiadają tam jakiś kapitał, że te aktywa praktycznie nie topnieją, tylko wartość tych aktywów po prostu cały czas rośnie. No i tak rodzice zaczęli myśleć o jakimś tam mieszkaniu po prostu w Krakowie. No i ja się przy tych na początku po prostu uczyłem z nimi, tak? Okej, czyli co, ale standardowo mieszkanie i wynajmiemy komuś i gdzieś tam sobie trochę dorobimy, ale nie był to z tego, co mówisz, jakiś taki wielki biznes, żeby się tylko i wyłącznie skupić na tym. Wiesz co, to bardziej wyglądało na tym, żeby się zabezpieczyć na przyszłość, żeby w razie czego, jeśli cokolwiek się stanie z tymi emeryturami w Polsce, to zawsze będą mieli takie mieszkanie, komuś wynajmą i zawsze coś im tam po prostu miesięcznie będzie kapało. Chodzi o taką poduszkę bezpieczeństwa, bo wiesz, jak prowadzisz biznes, to masz miesiące lepsze, masz miesiące gorsze. To, co po prostu zarobisz, zawsze możesz skonsumować, wiesz, zawsze możesz mieć większe potrzeby, lepszy samochód, nie wiem, dom, wycieczka zamiast na przykład nad morze, może być wycieczka na Hawaje, Dominikany, więc koszty konsumpcyjne mogą się wzrosnąć 2 czy 3 razy, tak? Natomiast po prostu, jeśli ktoś ma stabilizację na poziomie jednym na przykład i chciałby po prostu w przyszłości czerpać też korzyści, a nie tylko teraz, w tym momencie, no to myśli sobie długoterminowo, tak? Jasne. I to jest bardzo dobre podejście. To właśnie ja choć nieruchomości nie bardzo lubię, bo moje nielubienie nieruchomości polega na tym, że prowadzę działalności różne. Jestem prezesem WIKS w różnych organizacjach, gdzie tam zawsze się odpowiada całym majątkiem. Więc jak już się odpowiada całym majątkiem, no to lepiej wtedy nic nie mieć, tak? Bo i tak się odpowiada całym, więc jak się ma zero, to się odpowiada całym. Jak się ma dużo, też się odpowiada całym, więc. Więc może lepiej tego majątku nie mieć, a nieruchomości, no to już jest jakiś taki majątek widoczny i tak dalej, więc no nie polecam komuś, kto podejmuje taką ryzykowną działalność gospodarczą na co dzień, jak jakoś tak inwestowania w nieruchomości, ale taka strategia dla ludzi, którzy chcieliby sobie jedne, dwie nieruchomości wziąć gdzieś tam pod wynajem, właśnie po to, żeby to była taka emerytura. Zamiast płacić na ZUS, no to lepiej dogadać się z pracodawcą, żeby to nie była umowa o pracę, tylko sobie kupić w kredycie nawet dwie nieruchomości, które gdzieś tam po tych 10-15 latach się spłacą, będą nasze, tak? I będzie można je wynajmować i jako tako żyć w tym czarnym Tak, na scenariuszu. przykład, wiesz, ja to mogę na przykład porównać do tego, że wiesz, ZUS tam miesięcznie kosztuje około 1000, tam 1100 zł mniej więcej, tak? Przez 30 lat, nie wiem, składkowych zapłacisz prawie 300, 350, 360 tysięcy i dostaniesz tej emerytury jako przedsiębiorca, nie wiem, 800, 900 zł, tak? Jakbyś kupił takie mieszkanie, na przykład dzisiaj, za kwotę 300 tysięcy, to za 30 lat ta wartość tego mieszkania na pewno będzie o wiele, wiele większa i co miesiąc masz ten przepływ pasywny, wiesz o co chodzi, tak? Czyli nic nie musisz robić. Mało tego, przy nieruchomościach ma coś takiego, że zawsze ten majątek możesz go, jak powiedzieliśmy, miał sytuację kryzysową sprzedać, zawsze możesz go komuś dziedziczyć, darować, wszystko, wiesz, wszystko możesz z tym zrobić, tak? Natomiast jeśli płacisz, jako prowadzisz przedsiębiorstwo, płacisz te składki, one po prostu przepadają, tak? Po prostu Wiesz nic, co co? jakby twoja rodzina, nikt z twojego otoczenia, wiesz, najbliższego, nie dostaje z tego nic, tylko dostaje państwo. Natomiast przy nieruchomościach jest po prostu, o, jest jakby odwrócona sytuacja, tak? To ty, posiadając ten akt własności, te dane nieruchomości, to ty możesz decydować po prostu, co ta nieruchomość ma w danym momencie robić dla ciebie, tak? Wiesz, może w danym momencie ona pracować dla ciebie, ona może leżeć sobie, ona może czekać na kogoś i wiesz, jest kilkanaście nieruchomości, na których można po prostu zarabiać, tak? Dokładnie, czyli zgadzamy Oczywiście. się co do bardzo prostej strategii. No dobrze, ale wiemy, zaczynałeś, twoi rodzice to zaczęli, ty podpatrywałeś, no ale okej, jesteś młody człowiek, wszystkie drogi życiowe przed tobą są otwarte, mógłbyś się spełniać zawodowo, być szczęśliwym, uśmiechniętym urzędnikiem, ale gdzieś No wybrałeś i te właśnie teraz, nieruchomości. i właśnie to tak wygląda właśnie, że oprócz tego, że zajmuję się nieruchomościami, też się pracuję na etacie. Pracuję w korporacji, w bankowości i zaczęło się tak po prostu, że w korporacji posiadasz tam dochody, posiadasz też jakąś tam zdolność kredytową, no i człowiek w pewnym momencie myśli, co chciałby w życiu po prostu osiągnąć, tak? No i ja w pewnym momencie po prostu postanowiłem, zobaczyłem, że najem daje ci długoterminową stopę zwrotu, ale to tak byś miał kasę zamrożoną.
Wiesz, o co chodzi, tak? I wtedy postanowiłem po prostu zacząć robić flipy. Ja zacząłem robić flipy gdzieś około 2010-2011 rok, tak? Jeszcze to tak było mało spotykane. Te flipy bardziej po prostu działem na takiej zasadzie, podobnie jak Daniel Siwiec albo Jerzy Sępowicz, po prostu szukałem trudnych tematów. Po prostu nie wiedziałem, jak na tym zarabiać pieniądze, wolałem bardziej rozwiązać komuś problem, tak? Szukałem osób, które po prostu żyły ponad stan, no i doszło do momentu, kiedy się zakredytowały na przykład, no i nie wiedziały, jak z tej pętli kredytowej po prostu wyjść, tak? I posiadały jakiś majątek, no ja im próbowałem w sposób po prostu jedny oznajmić, że po prostu jedyną rzeczą, żeby oni z tej pętli kredytowej wyszli, to jest sprzedaż po prostu danej nieruchomości i spłacenie części długów, tak? Okej. No i tak. I tak po prostu zrobiłem pierwszego swojego flipa. No i zdolność kredytowa z pracy etatowej w tym jak najbardziej pomaga. Tak, część to wyglądało tak, że część miałem środków w gotówce, część pożyczyłem w kredycie. Nawet na początku, jak robiłem pierwszego flipa, nie sprawdzałem nawet na koszty kredytowe, ponieważ wiedziałem, że cena zakupu jest tak atrakcyjna, że ja ten kredyt spłacę w ciągu 2 miesięcy, 3 maksymalnie. Więc nawet nie sprawdzałem, wiesz, tylko mi chodziło o prowizję, bo wiedziałem, że prowizja po 14 dniach już nie jest zwracana. Tak? Jak ja pracuję w bankowości, to wiedziałem. Natomiast koszty odsetkowe, czy to będzie na 8, czy to będzie na 10%, czy to będzie na 14%, to dla mnie to nie miało znaczenia i koszt ubezpieczenia. Bo ja wiedziałem, że ja za chwilę po prostu to spłacę. Przeliczyłem sobie, że tam, nie wiem, zapłacę tam 2-3 tysiące kosztu, plus na przykład prowizja 500 zł, więc zapłacę, nie wiem, 4 tysiące, a zarobię na przykład 30 tysięcy. Więc tak to wyglądało. Tak? Jak potem zrobiłem jednego, drugiego, to potem już się posikowałem po prostu gotówkowo, tak? Dokładnie. I tutaj jest właśnie też dążyłem do tego, żeby no, ludzie, którzy są na etacie w korpo z dobrymi gdzieś tam zarobkami, no to się aż nadaje do nieruchomości, no bo zdolność kredytowa. Idealnie po prostu powinien zacząć na zasadzie po prostu za wykorzystanie tej zdolności na zasadzie pierwszego flipa, dwóch flipów. Bo są ja też znam osoby w kręgu inwestorów, którzy mają zdolność kredytową na poziomie, nie wiem, 300-400 tysięcy, tak? Idą do banku, wpłacają kwotę, nie wiem, 20 tysięcy złotych i biorą kredyt na 30 lat. Tylko oni dzisiaj są, wiesz, ja to nazywam w cudzysłowie, że to są pseudoinwestorzy, tak? Bo oni, wiesz, chcą być, wiesz, inwestorami, natomiast wykorzystali całą swoją zdolność kredytową, tak? Oczywiście mają ten przepływ pasywny miesięcznie, ale oni też muszą płacić ratę. Nie wiadomo, czy oni dożyją 25-30 lat i to mieszkanie będzie już ich na własność, tak? Bardziej oni po prostu postrzegają to, że może po prostu jak im się uda, to na stare lata będą mieli coś takiego jak tą emeryturę właśnie. No, co mi się wydaje całkiem dobrą strategią. Dobrą strategią, ale jest też dużo, dużo minusów, powiem ci, takiego podejścia do tej sytuacji, bo to, że masz przepływ dodatni, czyli na przykład, że rata kredytowa wynosi, nie wiem, 1500 zł, zakładam, tak, a nie wiem, studenci lub, nie wiem, jakieś osoby, które najmują to mieszkanie, płacą ci dwa, masz ten przepływ dodatni 500 zł, okej, możliwość jest taka, że dzisiaj masz ten przepływ 500 zł, tak, ale popatrzmy też z drugiej strony, co się może wydarzyć, jeśli stopy procentowe pójdą w górę, a teraz mamy już praktycznie od 2 lat najniższe w historii nasze stopy procentowe. Stopa lombardowa jest 1,5%, a w 2012 roku było 4,75%. Dam ci teraz na przykład informację, że jeśli weźmiesz kredyt na 300 tysięcy na 25 lat, dzisiaj masz ratę 1200, jak stopa procentowa pójdzie w górę na przykład na 4,5%, zrobiście rata 1800 zł. 1900. No ale do przeżycia, no nawet jakbyś wziął taki kredyt i wiesz, nawet nie wychodził na zero, tylko te 200 zł co miesiąc musiał dopłacać do takiej nieruchomości na emeryturę, nazwijmy to, no to umówmy się, ten kredyt no to się bierze, wiesz, 20 lat jest spłacony, tak, i wtedy masz całą wartość mieszkania. No i właśnie osoby na etacie, zwykły kowalscy powinni tak po prostu myśleć. I ja na początku też tak myślałem, tylko natomiast pomyślałem, kurde, no ja 20 lat nie będę czekał na swoje pierwsze mieszkanie, więc zacząłem czytać Roberta Kiyosakiego, potem zacząłem czytać kolejnego, potem miałem też rozmowę z Wojtkiem Orzechowskim, zacząłem sprawdzać, jak to po prostu wygląda i na obrocie danymi nieruchomościami szybciej możesz zbudować kapitał. Okej, są osoby, które mają, nie wiem, 500 tysięcy, milion złotych i oni sobie przyjdą, kupią sobie 4 czy 5, pakiet 4-5 mieszkań, mają przepływ miesięczny na poziomie 7-10 tysięcy.
Okej, są takie osoby, ale są takie osoby, które nie mają nic, a mają przepływ dodatni na przykład na poziomie 5000, bo też takie osoby znam. Ale jak nie mając nic? No musisz sobie kupić te pierwsze nieruchomości, nie? No tak, ale możesz kupić nieruchomość, nie wykładając ani złotówki. Finansować się sprzedającym. No... Można? No pewnie, że można. Są takie przykłady, że na przykład ktoś ma na przykład w danym momencie ma na przykład jakiś problem z nieruchomością i chciałby się tą nieruchomość na przykład spieniężyć, tak? Kwestia negocjacji. Jeśli ktoś jest dobry w negocjacjach, to tak może poprowadzić rozmowę. Pierwsze pytanie, jak idziesz do kogoś, który sprzedaje, ja jak na przykład chodziłem, to pierwsze moje pytanie nie było cena, co, jak, gdzie, tylko moim pierwszym sposobem było dowiedzenie się dokładnie w punkt, w cel, jaka jest przyczyna sprzedaży. Okay. Bo wiesz, jeśli zbadasz na przykład daną osobę, że jego celem na przykład, nie wiem, posiadam mieszkanie na przykład warte 150 tysięcy, a on potrzebuje kupić córce samochód na studia za 30, to powiedz mi dla niego, co jest ważne, 150 tysięcy czy 30? Okej, ja mu powiem, że wie pan co, ja panu dam dzisiaj 30 tysięcy na samochód córki, ale za mieszkanie panu zapłacę 160 tysięcy, tylko będę panu wpłacał po 1500 złotych ratę co miesiąc. No przez zyliard lat i nie wiem, czy bym poszedł na coś takiego. No właśnie, ty byś na to nie poszedł. Ja na początku też nie wierzyłem w to, że można tak kupować na przykład nieruchomości, finansując się sprzedającym. Jak kiedyś rozmawiałem z Robertem Przygodą, na pewno go kojarzysz, Roberta Przygodę, tak? Tak. I on mi powiedział, że on kupił tam na północy nieruchomość. Ona chyba się składała, nie wiem, z 300 czy 400 metrów i on nie zapłacił za tą nieruchomość nic. Na początku nie wierzyłem w ogóle, że coś takiego może istnieć. Że sprzedający może ci sfinansować po prostu własną nieruchomość. No ale wiesz, no, na jakiej zasadzie? Bo wiesz, jeżeli ktoś by się do mnie zgłosił, że zapłaci mi, wiesz, tak jak powiedziałeś, 30 tysięcy złotych, a resztę w 20 lat po 1500, nie, bo to wiesz, teraz możesz tak myśleć, potem możesz tego kredytu nie spłacić, bo to 20 lat, za długo rozłożone w czasie. Tak, wiesz, ale tutaj możesz do tego sobie dać dodatkowe zabezpieczenia. Ktoś się może wpisać ci na hipotekę, tak? Ten sprzedający, któremu na przykład on mi dzisiaj sprzedaje, ja mu wpłacam co miesiąc na przykład 1500 zł, a on jest wpisany na hipotekę. Czyli cokolwiek by się na przykład działo, on jest, tak jakby ta moja nieruchomość jest obciążona jego wpisem. Można też zrobić coś takiego, że można dać pełnomocnictwo na przykład do odkupu tej nieruchomości. Tak, jeśli na przykład nie będę spłacał na przykład przez 3 miesiące, on ma prawo odkupić tą nieruchomość na przykład za kwotę taką i taką. To po co, to w takim bądź razie po co w ogóle przenosić prawo własności? To ja bym wtedy zaproponował, ok, ja mam tutaj tą nieruchomość, taka bardzo ładna ruderka i Alan, jak chcesz ją sobie zaflipować, no to my robimy taką umowę, że daję ci ją na pół roku i ty ją sobie remontujesz, ja ją za nią chcę teraz 150 tysięcy, ty sobie ją remontujesz, za ile ty sprzedasz, to mnie nie obchodzi, spotykamy się za pół roku, notariusza, pokazujesz mi, do kogo mam ją sprzedać i z tej transakcji 150 idzie do mnie, reszta do ciebie i... Ja tak, tylko wtedy jest pytanie, w jakiej jaką formę ja mam zabezpieczenia, tak? A właśnie, wtedy ty ponosisz ryzyko, nie ja. No tak, no bo ja wykładam własne pieniądze, tak? Natomiast jeśli wiesz, jeśli byłoby na przykład informacja, że ty mi dajesz pełnomocnictwo na przykład do sprzedaży, ja sprzedaję to w danym danej osobie, no to już jest całkiem inaczej, tak? Okej. Okay. A wiesz, to z tych wszystkich transakcji, jakie są, to bardzo często się jakieś takie dziwne konstrukcje stosuje, czy jednak to są takie, wiesz, takie legendy miejskie, że jak ktoś zrobił w życiu 100 transakcji, ale 99 były takie normalne, tradycyjne, że idzie i kupuje, a jedna była jakaś taka super konstrukcja zamotana, to wtedy, wiesz, ta jedna rośnie do rangi takiej legendy, nie? I się wszędzie opowiada historia. Ja ci powiem, Kamil, że tym bardziej konstrukcja jest zagmatwana, tym więcej możemy zarobić. Ponieważ tym więcej osób po prostu boi się takiego tematu. Wiesz, ile jest osób na przykład, jeśli widzi, bo księga wieczysta dane nieruchomości dzieli się z czterech działów.
Tak? Pierwsze to jest informacja, co tam się znajduje, druga informacja to jest, kto jest właścicielem, trzecia informacja to jest roszczenia i obciążenia, czwarta hipoteka. Jeśli ktoś kupuje swoją nieruchomość, a statystycznie Kowalski i Nowak kupuje raz w ciągu swojego życia maksymalnie dwa razy daną nieruchomość. Więc jeśli on zobaczy na dziale czwartym jakąś hipotekę, to on już mu się zapala żółta lampka. A jak zobaczy w dziale trzecim jakieś, nie wiem, służebność albo jakieś dożywocie czy coś, to on w ogóle woli odpuścić temat. Natomiast ja jak widzę dział czwarty, jakaś hipoteka, jakiś komornik w trójce, jakieś dożywocie czy coś, to ja już wiem, że potencjalnie na przykład, nie wiem, na tą nieruchomość, co było 10 chętnych, zostaje jeden, dwóch. Ponieważ Polak jest taki, taką ma specyficzne podejście, że jeśli jest jakiś problem, to on, jeśli go nie umie rozwiązać, to woli go uniknąć. No to nie tylko Polak, to każdy człowiek tak ma. No, są no tak, ale to jest, wiesz, na przykład kupowanie nieruchomości, która jest zadłużona, nie wiem, hipotecznie, albo która ma, nie wiem, wpis do komunikatu, to jest nic trudnego. No, to jest taka... nic trudnego dla ciebie, ale jak ktoś robi tą rzecz raz w życiu, tak jak powiedziałeś, no nie wiem, wyobrażasz sobie, jakbyś jeździł na nartach, jakby to był pierwszy raz? Tak, pamiętam. No właśnie, i jak? Na ścianę. No właśnie, więc może jednak nie jeździć. No i nie jeżdżę. Po pierwszym razie się spali. Ale wiesz, to nie jest tak, że wiesz, ty już zrobiłeś wiele, wiele, wiele transakcji, dla ciebie to jest takie już może nudne. I ci się nawet nie chce, już żygasz być może jeżdżeniem po tych notariusza i te flipy i remonty. A oni to są, wiesz, nigdy tego nie robiłem. Tak, no ja się zgadzam z tobą, Kamil, bo wiesz, ja jak na przykład idę do notariusza, jak poszłem pierwszy raz, no to wiesz, no to sprawdzałem, wiesz, spocony byłem pod pachami, wiesz, mokro, kurde, podpisuję, a kupuję coś, wiesz, a teraz jak idę do notariusza, to ja już umawiam 15 minut wcześniej klientów, żeby oni już sobie przeczytali akt notarialny. Ja tylko wchodzę i podpisuję. Bo mi szkoda czasami, wiesz, czasu na przykład na to, żeby tłumaczyć im te zapisy. Ja wolę po prostu, żeby notariuszka poświęciła 15 minut dodatkowego czasu przed podpisaniem i wyjaśniła im każdą informację, że nie wiem, że co to jest podatek PCC, dlaczego to tak musi wyglądać, dlaczego musi być ten wpis, że na przykład nie toczą się żadne postępowania egzekucyjne. To wszystko, wiesz, osoba, która sprzedaje mieszkanie, to ona jest bardzo dociekliwa. Co, jak, gdzie, bo ona ma poczucie, że ja od niej kupuję, ale mogę ją też z drugiej strony oszukać, wiesz, o co chodzi, tak? Dlatego się idzie z aktami notarialnymi do notariusza, bo notariusz jest, wiesz, tak jakby po prostu instytucją powagi państwowej, więc każdy po prostu czuje się tam bezpiecznie, tak? No jest tą trzecią stroną, którą można wypytać i też czarżuje za to całkiem pokaźne pieniądze. Niestety większość idzie do skarbu państwa jako podatki i to tak. No tak, zgadza się z tobą. Oni tylko i wyłącznie notariusze zarabiają na taksie, gdzie tak i tak jest jeszcze to w tym momencie fajnie zrobione, że tą taksę możesz negocjować, tak? Że wiesz, nie ma tak jakby sztywnych po prostu stawek, że tyle i tyle kosztuje i koniec, nie możesz, wiesz, nie możesz tego. Tak na przykład jest za wpis, na przykład w księgę wieczystą, albo założenie księgi wieczystej, nie wiem, wykreślenie na przykład hipoteki 100 zł. To już są sztywne po prostu ceny. Gdzie po prostu tego nie da się, tak? Dlaczego na przykład, nie wiem, wpis do hipoteki kosztuje, nie wiem, w dziale drugim właściciela kosztuje 200, a nie na przykład 10 zł, tak? Ktoś po prostu sobie to przekalkulował, jest 200, za chwilę będą na przykład podwyższać. Ostatnim podatkiem, który na przykład dla mnie jest na przykład kosztem, to jest wpis elektroniczny od razu u notariusza. Rok temu, dwa lata temu tego jeszcze nie było, a teraz to kosztuje 260 zł. Czyli jesteśmy u notariusza, podpisujemy akt notarialny, okay. I notariusz na komputerze wpisuje od razu wzmiankę. Przedtem to wyglądało na takiej zasadzie, że szliśmy do notariusza, podpisaliśmy akt notarialny, a notariusz, jeśli miał na przykład pracownika, to w tym samym dniu zanosił do sądu, albo na przykład na następny dzień zanosił, jak było w tej samej miejscowości, co był sąd, a jak było gdzie indziej, to wysyłał listem poleconym, za dwa dni to przychodziło do sądu i tyle. Natomiast no. Wcześniej trzeba było płacić za to dodatkowo, czy teraz po prostu wprowadzili? Nie, teraz to jest wprowadzone. Okej, okay. Czyli wprowadzili to pewnie dlatego, tak. Żeby się zabezpieczyć, żeby jednej nieruchomości nie sprzedać dwa razy, tak?
No, były takie przypadki, że na przykład daną nieruchomość na przykład sprzedawali 4 razy. O 10 umówiłem się do jednego notariusza, o 12 u innego, o 13 u następnego, a o 17 w innym mieście, jak już jechałem na lotnisko, tak? A teraz co? A teraz się, każdy notariusz się loguje, wpisuje, bierze od ciebie 200 kilka złotych i następny Dodatkowego kosztu i od notariusz. razu wpisuję, że o godzinie, nie wiem, teraz na przykład, nie wiem, 22 na przykład 5, jest na przykład wpis i jest zmianka taka i taka, tak? A czy Tych na przykład. następny notariusz będzie sobie to już minutę później mógł zobaczyć, że już jest jakiś Sekundę. zapis? Okej. To jest po prostu od razu, wiesz, online, tak jakby. No wiesz, jak się czyta o takich rynkach, takich bardziej rozwiniętych, typu Stanach Zjednoczonych, gdzie te koszty transakcji potrafią być 0,5% wszystkich podatków, wszystkich opłat dla prawników, nieprawników, tak? I w tym 0,5% jest jeszcze ubezpieczenie od takich sytuacji, właśnie jakby ktoś nie sprzedał 4 razy tego jednego domu. A u nas nie dość, że te koszty transakcji potrafią być 3-5%, tak? To jeszcze nikt tego nie ubezpiecza w tych pieniądzach. To jest straszne. No wiesz, no, koszty zawsze są, bo państwo chce po prostu na tym zarobić i mieć na tym pieczę, więc wprowadzili takie podatki. No i ktoś, kto po prostu obraca nieruchomościami, no musi kalkulować sobie, tak, że oprócz tych kosztów jeszcze notarialnych, to są inne koszty, wiesz, na przykład koszty kredytowe, więc wiesz, ktoś jak kupuje daną nieruchomość, nie wiem, na flipa, cokolwiek, to też oprócz tych kosztów jeszcze notariusza musi sobie doliczyć koszty kredytu, nie wiem, koszty prawnika i innych spraw, tak, koszty, nie wiem, czynszów miesięcznych, na przykład jak będzie robił remont, a nie ma teraz pieniędzy tylko za pół roku, to wiesz, to się wydaje, ale wiesz, jeśli ktoś ma na przykład czynsz 500-600 zł, a postanawia robić remont za pół roku czy coś, to już 3000 ma dodatkowego kosztu, tak? Jeśli nieruchomość kosztowała nie 100 tysięcy, to jest 3%, tak? Zobacz, samego przestoju danej nieruchomości, tak? A gdzie tu na przykład jeszcze koszty, wiesz, koszty zakupu, a gdzie tu koszty jeszcze remontu, to ile trzeba byłoby tej marży dorzucić, tak, żeby ktoś to potem kupił. No tak. No, kapitałochłonne to jest i wymaga czasu i tak dalej, zwłaszcza jeżeli się tymi kredytami posługujemy. No bo wiesz, jak się posługujemy swoimi pieniędzmi, to jeszcze tak nie szkoda, bo to nie zarobiliśmy, tak? A jak się posługujemy innymi pieniędzmi, no to straciliśmy, bo musimy zapłacić. A zawsze to muszenie zapłacić, a nie zarobienie, to jednak się inaczej No psychicznie tak, człowiek oczywiście, że odczuwa, tak, nie? pewnie, że tak. A Nie masz nie. takiego po prostu bufora z tyłu, że musisz zapłacić, tak? Możesz, ale nie musisz, wiesz. A nie masz tak, że wiesz, jak patrzysz na to zestawienie, albo wiesz, to inaczej. Kiedyś gdzieś tam komornik mi zajął jakieś kilka tysięcy jakiegoś podatku, a że miałem kont bankowych w jednym banku X, nie? To wszystkie ci zajął Ale pewnie. na każdym koncie była ta sama kwota, ten sam tytuł wykonawczy, nie? I jak tam na dole było podsumowanie, jak tam zobaczyłem kwotę powyżej miliona zajęć, chociaż to było tak naprawdę 7 czy 9 tysięcy, tylko jak tak do każdego rachunku to dołożyli, tak? Tak, to tak było fajne, tak troszeczkę się przeraziłem. Nie masz tak, że tak właśnie tu kredyt, tam to, tu jakieś kwoty, duże operacje, tak na dobrą sprawę, gdyby się trafiła jedna trefna rzecz, no to płyniesz i to po całości. Wiesz co, ja się tylko i wyłącznie finansuję gotówkowo. Co to znaczy? Ja pierwszego flipa, którego zrobiłem, to zrobiłem na pół z kredytem, a teraz tylko i wyłącznie inwestuję gotówkę. Czyli swoje pieniądze, bez żadnych kredytów. Tylko. Bez żadnych kredytów robię temat. Czemu? Nie robisz teraz, wiesz, że wszyscy tutaj powinni mówić, nie robisz tych dźwigni, nie masz tego ROI wysokiego, a powinieneś ROI sobie To obliczać. ja wiem o tym, że jest taka możliwość, żeby wykorzystać dźwignię finansową, żeby zarabiać więcej, ale wtedy ja mam po prostu ciśnienie, że ja muszę po prostu zrobić dany temat, tak? Ja się miałem tak, że jak po prostu, wiesz, chciałem zrobić jakiś temat, no to czasami są też emocje, wiesz o co chodzi, tak? Jak idziesz na jakąś nieruchomość, a przez 3 miesiące na przykład, czy przez 2 miesiące nie zrobisz jakiegoś flipa czy coś, to czasami pod wpływem emocji jesteś w stanie po prostu nie skontrolować tego. Tak? Bo nie wiem, bo masz kredyt, bo musisz płacić ratę, bo musisz zrobić obrót, na przykład tak, na przykład jest, nie wiem, linia, obrotówka na przykład w firmie, to musisz robić obrót po to, żeby po prostu bank widział, że robisz obrót, żeby po prostu ci tej linii nie wypowiedzieć albo nie dać ci na gorszego oprocentowania, tak? A natomiast jeśli ja się finansuję na przykład, wiesz, gotówkowo, to ja nie mam ciśnienia, tak? Czy ja jutro kupię daną nieruchomość, czy ja kupię za 2, czy za 3 dni, czy za 5 dni. No tylko jest jeden problem, trzeba mieć dużo gotówki. No tak, ale wiesz, możesz robić na przykład, nie wiem, flipa za 1 000 000 zł,
a może robić flipa za 100-200 tysięcy. Ja ci powiem na przykład, że w dużych miastach jest coraz więcej osób, które flipują. To już jest, tak to się robi, że teraz bardziej się nie skupiamy na tym, jak można na flipach zarabiać. Tylko powinniśmy się bardziej skupiać, jak wyszukiwać okazji. Bo ja na przykład w samym Krakowie znam przynajmniej z 50-60 osób, które flipują. Które ja znam osobiście. Teraz sobie pomyśl, ile jest takich osób, którzy się na przykład nie chcą dzielić tym, co robią, tylko robią to sobie po cichu. Bo nie chcą mieć konkurencji, tak? Ja na przykład, wiesz, jak zrobiłem jakiegoś deala, zarobiłem na przykład, nie wiem, w tamtym roku na przykład na mieszkaniu za umycie okien i, nie wiem, posprzątanie mieszkania 40 tysięcy, to ja od razu dzwoniłem do Pawła Albrechta, na pewno też kojarzysz go. Tak. I mówię, Paweł, mówię, kurde, zrobiłem taki temat, no jak chcesz, to mogę ci wrzucić informację. Już się musisz pochwalić, nie? Bo to tak... No nie, no, no bo wiesz, no bo... Jest osiągnięcie, no. Wiesz, tam był problem taki, że trzeba było to sfinansować tylko i wyłącznie gotówką, tak, a nie kredytem. Do mnie osoba, która kupowała to mieszkanie praktycznie miesiąc później, to samo ogłoszenie widziała w internecie, co ja. Tylko było w opisie napisane tylko gotówka. A wiesz, jak to się skapłem? Ponieważ nie ściągłem rolety, a roleta była charakterystyczna, bo była zielona, tak jak twoja ściana z tyłu, nie? I on przyszedł do tego pokoju, mówi do swojej żony, mówi: Agnieszka, my to mieszkanie już chyba widzieliśmy w ofercie. Ono było wystawione chyba za 130 tysięcy, a pan chce nam sprzedać za 149. I tak było naprawdę, Kwestia była taka, że ja im potem opuściłem prawie 10 tysięcy na zrobienie sobie łazienki, pokoi. Potem jeszcze nie zapytałem się, czy chcą mieć dzieci. To jeszcze im dorzuciłem na łóżeczko, jeszcze im dałem na farbę, wiesz, nowym. To jak ty negocjujesz? Jak ty negocjujesz? W drugą stronę powinieneś negocjować. Nie, no ja ci mogę opowiedzieć tą historię, wiesz, nie? Jak to było? Wyglądało to tak, że zadzwoniła do mnie pośredniczka. Mogę ci tego flipa po prostu opowiedzieć ze szczegółami. Jedziemy, tak? Case'a. Jedziemy tego case'a? Jedziemy, a co? Dobra, to tak. Wyglądało to tak, że mieszkanie było w małej miejscowości. Około 10-12 tysięcy. Więc sobie pomyślałem, mała miejscowość, osiedle, jedno osiedle, ogrzewanie miejskie. Przeanalizowałem ceny rynkowe, mówię 2400, 2500 z metra pójdzie na pewno, tak? Patrzę ogłoszenie, dzwonię do pośredniczki, w ogóle jej wcześniej nawet nie znałem. Dzwonię do pośredniczki, że jestem tym mieszkaniem zainteresowany, tak? Tak. Pojechałem, zobaczyłem wszystko, obejrzałem całą nieruchomość. Dopytałem, jakie są powody sprzedaży. Oczywiście pierwsze pytanie było, no, że tam było zadłużenie na hipotece prawie 11 tysięcy, no i że był komornik. Więc powiedziałem, będzie super case. No ja takie case'y lubię, bo jest problem, go trzeba po prostu rozwiązać na zasadzie po prostu, wiesz, podejść do ludzi normalnie, powiedzieć im czasami brutalnie, jak wygląda ich sytuacja teraz życiowa. No i tak to było. Na pierwsze spotkanie mówiłem się z właścicielką. Właścicielka, powiedziałem, że mieszkanie mi się podoba, chcę kupić, tylko po prostu cena 20% w dół. Ona powiedziała, dobra, okej, okay, nie ma problemu, możemy załatwiać temat. Umówię męża, mąż przyjedzie z pracy i tyle. Tak więc pomyślałem, kurde, mieszkanie było wystawione za 110, a ona mi teraz mówi, że za 95, 98 mogę je kupić, tak? Natomiast umówiłem się z mężem, bo to była wspólność majątkowa, więc mąż też musiał być na akcie notarialnym. Ale mówię, kurde, zbyt pięknie to idzie, nie? Coś musi być nie tak. Oczywiście oprócz tego, że to było małżeństwo, mieli jeszcze trójkę dzieci. Więc powiem ci tak, że czynsz tam wynosił około 550-600 zł, ale to za chwilę ci przyjdę do tego, jaka tam była w ogóle przyczyna tego, że oni tego nie płacili. Kwestia była taka, że umówiłem się z mężem. Mówiłem, że chciałem tu kupić mieszkanie za tą cenę, co zaproponowałem żonie, czyli tam z 90 coś tysięcy, tak? Usłyszałem od niego, że jestem oszust, wariat i że tam są drzwi. Okay, tak wyglądało nasze pierwsze spotkanie. Więc pomyślałem, to muszę bardziej się po prostu, wiesz, napocić, żeby to kupić. Więc zadzwoniłem do pośredniczki i mówię, że chciałbym jeszcze raz się z nim umówić i powiedzieć mu sytuację, jak to wyglądało. On powiedział, że jak podniosę cenę, to możemy się spotkać. Ja powiedziałem, że oczywiście, że po to się spotkałem z panem, żeby negocjować, a pan mi od razu naskoczył na mnie i mnie wyrzucił z mieszkania. On mówi, dobra, niech pan przyjedzie. I przyjechałem i już zrobiłem sytuację trochę inną, przygotowałem się do tego spotkania.
Wypytałem pośredniczki, poprosiłem ją o numer księgi wieczystej, zobaczyłem, że w księdze wieczystej jest komornik, że jest hipoteka, więc pojechałem do niego i po prostu ja już byłem przygotowany do tej rozmowy, on nie był przygotowany. I mu powiedziałem, proszę pana, dzisiaj tu jestem, jest, nie wiem, luty. Licytacja będzie możemy w maju. Możemy to załatwić teraz, w ciągu najbliższych, nie wiem, kilku dni, jak pan załatwi komplet dokumentów, który panu powiem, albo możemy się spotkać za 4 miesiące, czy za 5 miesięcy i kupię to na licytacji komorniczej. Jeszcze taniej, niż teraz chcę panu zaproponować. A on mówi, że to jest niemożliwe, że tak nie może być. Ja mówię tak, usiądźmy, możemy usiąść u pana w salonie, niech pan da kartkę, panu rozpisze. Proszę zobaczyć. Cena oszacowania jest taka i taka. Pierwsza licytacja jest za 3/4 ceny. Tak? Jeśli pójdzie, to będzie kwota tam około 98, czyli praktycznie tyle samo. To jest dobre posunięcie, jeśli pan sprzeda tyle. Czyli tyle praktycznie, co ja panu teraz daję. Druga sprawa, jeśli komornik panu sprzeda za 98 tysięcy, pobierze 15% opłaty. Bo jeśli jest egzekucja z nieruchomości, to bierze 15. Jeśli jest egzekucja normalnie tak jakby z, nie wiem, z ruchomości, nie wiem, z emerytury, z cokolwiek, to bierze 8% plus VAT, tak? Z czyli już ma 7%. Z nieruchomości więcej? Tak, z nieruchomości więcej, 15%. To chyba prościej nieruchomości. No prościej, tylko jak ktoś ma na przykład zatrudnienie 10 tysięcy, a nieruchomość ma za 100 tysięcy, to musi być wierzyciel bardzo, bardzo, jak to się mówi, zdeterminowany, żeby wstrząść egzekucję z 10 tysięcy na to, tak? Wiesz, o co chodzi, nie? Okay. A czy dla komornika lepiej się opłaca z nieruchomości? Okay. Bo po pierwsze będzie miał 15%, po drugie czas będzie dłuższy, natomiast koszty dla wierzyciela są większe przy nieruchomości, bo on musi zrobić oszacowanie nieruchomości, musi zrobić biegłego, powołać sądowego. To są, wiesz, koszty około 1500 zł za samego biegłego. No i potem, pewnie dwie dniówki pracy, prawda? No bo to... Potem, wiesz, ogłoszenia w internecie, wszystko, więc ktoś musi jeszcze, wiesz, w ten interes wpakować przynajmniej 2 czy tam 3 tysiące, tak? Natomiast jeśli, wiesz, jeśli ma, jak ci ktoś nie ma, no to robi egzekucję po prostu świadczeń, czy to z pracy, czy z emerytury, czy nie wiem, z jakiegoś tam majątku innego, jakichś składników, po to, żeby po prostu wyegzekować swoje. Ale przechodzę do rzeczy, wytłumaczyłem mu wszystko, powiedziałem, że jak sprzeda za 3/4, to on pobierze sobie 15% i dostanie jakieś 80 z hakiem. Ale zadałem mu pytanie, a co będzie, jeśli, jeśli on wystawi nieruchomość za 2/3, czyli za 66%? Czyli cena wywoławcza będzie 80 z hakiem. Minus koszty to będzie 70. A ja panu daję dzisiaj 90 z hakiem. I słuchaj, i od razu było całkiem inaczej. I wtedy przeszłem, nie, że ja to kupuję, tylko co w tym mieszkaniu jest jeszcze złego. Typu, że balkon jest do zrobienia, okno jest do zrobienia, drzwi balkonowe, wiesz, panele, wszystko. No i przechodzę do sedna, po 2 dniach negocjacji z nim kupiłem tą nieruchomość za 90 tysięcy gotówką. Ładnie. Plus koszty notarialne wyszło jakieś 130, znaczy wyszło jakieś 94, sprzedałem z tego co pamiętam chyba za 134. Okej, okay, ale czemu dałeś na tą kołyskę? Czemu na tą kołyskę? Ponieważ osoby, które kupowały to mieszkanie ode mnie, mieszkały na tym osiedlu u rodziców i bardziej mi zależało na tym, że nie zależało mi na tym, żeby zarobić 2 czy 5 tysięcy więcej, tylko bardziej mi zależało na tym, że oni są w stanie mnie teraz polecać innym osobom. Mi bardziej zależało na rekomendacji ich, bo oni byli z mojego wieku, wiesz, młode małżeństwo, dopiero co po ślubie, mieli tam jakiś wkład własny, zebranego z wesela i część było kredytową. Natomiast ja im poszedłem też na rękę, bo oni powiedzieli, że jak nie dostaną z dwóch banków tych, którzy oni chcą kredytu, to oni odstępują od umowy. Oni też nie chcieli na siłę wziąć tego mieszkania. Ja go chciałem sprzedać, nawet nie robiąc remontu. Ja tylko zdrapałem po prostu tapetę ze ściany i umyłem podłogę i okna i nic więcej. Czas inwestycji 2 miesiące. W kwietniu kupiłem, w maju miałem wesele, a w czerwcu jeszcze sprzedałem. Tak to wyglądało. No to piękna historia, czyli co, ty potrafiłeś wynegocjować cenę. Tutaj chyba jest to clue do sukcesu. No bo nie sądzę, żeby oni nie widzieli tego ogłoszenia wcześniej. A czy oni widzieli to ogłoszenie, ci co kupywali? Tylko była informacja, że trzeba kupić za gotówkę.
A, bo komornik, okej, okay, bo Bo jak był jest komornik, komornik no i to był się wpis na nagle nie. hipotekę gmina, gdzie trzeba było spłacić tam prawie 12 tysięcy, bo oni jeszcze to mieszkanie dostali za 5% wartości mieszkania. I jeszcze im gmina rozłożyła to na 10 lat. I oni tego jeszcze nie płacili, rozumiesz to? Bywa. Więc wiesz, oni na tym dealu tak jeszcze zarobili, bo oni zapłacili 11 tak jakby za to mieszkanie, gmina im to rozłożyła na 10 lat po 1000 zł praktycznie tam, wiesz, rocznie, a tak i tak jeszcze im to, ja im to jeszcze spłaciłem. I jeszcze pewnie tych 1000 nie płacili co, Tak, rocznie. bo wiesz, przedtem było tak, że spółdzielnie mieszkaniowe sprzedawały z bonifikatą prawie 95%. Tak. Teraz spółdzielnie się już trochę wytrwaniły i sprzedają ci za 50-60% wartości, tak? Ale pomyśl, jakie to przedtem ludzie mogli robić case'y, tak? 5 lat temu, 10 lat temu. No Tak, wiesz, dzisiaj wiesz, wszyscy mogli robią robić, ale flipy. to wtedy dla spółdzielni to był problem, a tak to przynajmniej jest właściciel, który tam się zadba o to, a spółdzielnia ma interes na tym, że się czynsz płaci, tak? Przecież ta nieruchomość nie ucieknie ze spółdzielni. No oczywiście, ale wiesz, jeśli na przykład, bo zawsze możesz wyjść z spółdzielni i stworzyć swoją spółkę. I tu jest zagrożenie dla spółdzielni na przykład mieszkaniowej, tak? Bo jeśli ja na przykład sobie wkratce, na przykład zbiorę sobie na przykład, nie wiem, wkratce 10 osób, ja myślę, że zbierzemy 5 czy 7 osób, to my wyjdziemy ze spółdzielni i sobie zrobimy na przykład swoją kotłownię w piwnicy, tak, na przykład doprowadzimy i będziemy mieć swoją wspólnotę, możemy sobie zrobić na przykład. A żeby zrobić wspólnotę, to wystarczy, że zostanie wyodrobione dwa mieszkania. I koniec, i mogę mieć wspólnotę mieszkaniową. Na tych dwóch mieszkaniach. No tak, no bo jeśli na przykład masz dom, i wydzielić na przykład trzy na przykład mieszkania, to powinien zrobić wspólnotę. A działka powinna być pod zabudowę wielorodzinną, tak? Aha, w ten Bo sposób. domu możesz maksymalnie na dwa wydzielić, tak? Za szybko mówisz. Za szybko mówisz, bo to wiesz. Ja nie z tej branży, nie bardzo to jeszcze potrafię sobie wyobrazić. Czyli co, mamy fajnego case'a, fajnego flipa, a to powiedziałeś do mojego wcześniejszego pytania o tym, czy wiesz, takie skomplikowane case'y to jest normalność wśród ludzi, którzy tak flipują, czy to są jednak nadal gdzieś tam wyrwane 1% wszystkich transakcji, ale o tym 1% wszyscy się wymieniają, bo to są te najciekawsze. Znaczy, jeśli chodzi o takie case'y, to one są najciekawsze, ponieważ takiego drugiego możesz już nie znaleźć. Wiesz o co chodzi, tak? Każdy problem takiego case'a jest innym problemem, tak? Musisz się wejść w głąb danego problemu i go rozwiązać. Nie patrzeć na to, czy to potrwa miesiąc, 2 miesiące, czy pół roku, ale jak go rozwiązać. Jeśli ci się biznesplan cały tego case'a spina, to nawet możesz czekać na case na przykład rok czasu, tak? Mogę ci za chwilę też opowiedzieć, bo ja wiesz, oprócz tego, że teraz robiłem flipy jak wszyscy, ale ja jestem z natury takim człowiekiem, że chcę się cały czas uczyć czegoś nowego, poznawać nowe rzeczy, a nie stać po prostu i robić to samo, tak? Czyli Czyli nie wiem. nie chcesz zarabiać pieniędzy większych, ponieważ już się w czymś wyspecjalizowałeś, znasz tą branżę, to co komuś powiedzmy przy 10 flipie zajmie 10 godzin, tobie przy 100 zajmie 7 godzin, a zarobicie te same pieniądze, prawda? Więc nie chcesz mieć tej premii, tylko ciągle chcesz się edukować, uczyć i ciągle być amatorem. Nie, ja dalej chcę robić flipy. Flipy to jest jakby najszybszy kapitał, który możesz po prostu mieć na kolejne case'y. Nie ma, jeszcze nie... Najbardziej nie to jest potrzebne na rynku, właśnie odnawianie mieszkań? Tak, tak. Powiem ci, że stanie jest takie teraz, że w dużych miastach ludzie jak pracują w korpo czy coś, to oni wolą zapłacić albo wziąć większy kredyt i mieć gotowe mieszkanie. W mniejszych miejscowościach bardziej to wygląda na zasadzie, a zrobię sobie systemem gospodarczym. Wiesz o co chodzi, tak? A tam może jakiś teściu, może jakiś znajomy mi zrobi płytki, Bo a w to małych to. miejscowościach ludzie to potrafią robić, a w dużych miejscowościach nie potrafią, bo to przeważnie słoiki są w tych dużych miejscowościach. A Zgadzam się. umówmy się, to pokolenie nasze i młodsze, które gdzieś teraz się gdzieś żeni, to pokolenie 10 lat młodsze, to kto tam umie płytki kłaść? No nikt nie umie tam płytki kłaść. Zapytaj się po prostu, jak, nie wiem, zmienić na przykład wiertło. To już niektórzy, wiesz, ludzie tacy mają po Serio? prostu problemy, wiesz o co chodzi, tak? Oni już taka złota rączka, to wiesz, to dla nich to jest, wiesz, na wagę, wiesz, każdych pieniędzy, bo coś się zepsuje, to oni dzwonią tu, wiesz, oni nie wiedzą, co zrobić, wiesz, panikują, wiesz o co chodzi, tak?
Oni wolą mieć po prostu, nie wiem, zapłacić abonament 50 czy 100 złotych miesięcznie i mieć osobę na, wiesz, na telefon, że jak, nie wiem, spali się żarówka, to ci przyjdą i wymienią ci żarówkę, tak? A najlepiej jest, żeby te żarówki były takie inteligentne, żeby same wiedziały, kiedy się spalą i żeby wysłały SMS-a same po tego mechanika, który przyjdzie akurat w momencie, kiedy my będziemy w pracy i nawet nie zauważymy, że żarówka jest zmieniona. Wyobrażasz sobie, Kamil, na przykład sytuację, wynajmujesz komuś mieszkanie, jak ktoś do ciebie dzwoni i mówi, panie Kamilu, bo mi się spaliła żarówka, co mam zrobić? Dlatego nie zajmuję się nieruchomościami. No powiem ci, były takie przypadki, to wiadomo, że osoba, która po prostu wynajmuje to od ciebie, to nie wiem, co ona sobą świadczy, tak? Albo jest, nie wiem, ma dobrą pracę i po prostu, nie wiem, chce, żebyś ty przyszedł wymienić tą żarówkę i ci zapłaci coś więcej, albo po prostu osoba po prostu jest na tyle już, nie wiem, leworęczna, jak to się, wiesz, mówi, że po prostu nie chce wyjść po prostu nawet tego czy tego, tak? Albo że gniazdko nie działa. A sprawdziła pani, czy po prostu korki nie wybiło? A co to są korki? No, a to są korki, no. I ja pomyśl teraz, jak ty, nie wiem, masz pakiet mieszkań, na przykład 10 mieszkań i 10 masz takich na przykład osób i ci dzwonią co dzień z takim problemem, tak? No dlatego to jest ciężka charuwa, to niekoniecznie jest taki pasywny dochód, ja jakiś się tam gdzieś... Oczywiście, wiesz, Excel i wiesz, jak ci wpływa na konto, to jest high life, ale na przykład osoby, które to, wiesz, robią, to nie jest tak, że po prostu to jest tylko ci przychodzą pieniądze i nic nie trzeba robić i to sielanka, tak? Albo nie wiem, masz 10 czy 15 mieszkań w podnajmie i wiesz, wow, kurde, wiesz, bo teraz też jest duże stanie też na podnajem, wiesz o co chodzi, to ci to zaczynają, to zrobią sobie, nie wiem, tam 5 czy 6 podnajmów i praktycznie mają to jakby średnią krajową, tak? No tylko tyle czasu to wymaga, że tak na dobry etat by z tego ułożył. No tak, tylko pytanie, czy ktoś chce chodzić 8 godzin, czy ktoś chce przez 8 godzin odbierać telefony, że mu się tam żarówka spaliła. Ktoś woli iść do pracy i szef mu powie, proszę tutaj zrobić to, on to zrobi i idzie do domu. A ktoś woli przez 8 godzin, na przykład, nie wiem, gdzieś jedzie, ktoś mu na przykład, nie wiem, jedzie na przykład z kimś do kina, a ktoś mu dzwoni na przykład, że nie, korki wybiło. Tak? I ktoś wychodzi z kina i odbiera, halo, co się stało, tak? No dlatego wiesz, musi się rozwijać, potem się zatrudnia osobę do tych drobnych rzeczy, potem drugą, potem piątą i dopiero jak już będzie firma taka 30-osobowa, no już każdą procedurę związaną z mieszkaniem ktoś się w tej firmie zajmuje, ty musisz wtedy mieć jakieś 3000 mieszkań na wynajem w całej Polsce, żeby to się wszystko spięło i wtedy sobie wyobrażasz, że pojedziesz na ten pasywny dochód, na jakiś urlop i właśnie potem po pół roku twoi pracownicy widzą, że ty się opierniczasz i w ogóle niepotrzebnie ci ten zysk oddają i sobie zakładają swoje własne takie biuro i się kontaktują z tymi ludźmi, którzy ci dali w podnajem, że oni tam zapłacą 100 zł więcej i to tak wszystko funkcjonuje, że jednak jak już się ma biznes, no to trzeba pilnować, trzeba działać, żeby ludzie, którzy z tobą współpracują, żeby oni widzieli, że ty, okej, zarabiasz być może lepiej, no bo też ryzykujesz, tak, ale angażujesz się w tą działalność, tak, i nie jesteś zbyteczny. No tak, no wiesz, osoby, które już posiadają tam, wiesz, jakiś pakiet, nie wiem, mieszkań czy jakichś większych lokali komercyjnych, to zauważ, że oni tego nie robią, tylko mają coś takiego jak zarządcę. Ja na przykład teraz ostatnio sobie zrobiłem też Polskiego Związku Federacji Nieruchomości licencję na zarządcę, bo też chcę zobaczyć po prostu, jak to wygląda też z innej perspektywy. Jak na przykład przychodzi właściciel, który, nie wiem, posiada na przykład, nie wiem, 300 czy 400 metrów na przykład powierzchni biurowej i on przejdzie do ciebie i mówi, panie Alanie, musi pan tym zarządzać i chce zobaczyć po prostu, jak tamta osoba po prostu podchodzi do tego na zasadzie mojej pracy, wiesz o co chodzi. Dlatego też poszedłem na ten kurs po to, żeby po prostu też się czegoś nowego nauczyć, wiesz, nie? Bo dla mnie, jak ktoś zadzwoni na przykład, nie wiem, z jakiejś miejscowości, na przykład, nie wiem, Kraków czy Katowice, powie, że ma takie mieszkanie, to ja jestem w stanie przez telefon kupić każdą ilość. Przez telefon. Tak, przez telefon, nawet nie widząc tego mieszkania. Jakby ktoś teraz zadzwoni i powie, że na przykład, nie wiem, nowa huta jest po 3,5 tysiąca, to się zapytam tylko, które piętro, ile metrów. Jeśli ktoś mi powie, że ma 40-metrowe mieszkanie na nowej hucie za 3,5 tysiąca, to ja się pytam, ile trzeba zapłacić i kiedy klient chce pieniądze. To będzie moje pierwsze pytanie. I czy ma pieniądze, żeby je zarezerwować albo zadatkować. A jak nie, to wyślę kogoś z pieniędzmi. Bo ja wiem po prostu, że cena tej nieruchomości już jest tak atrakcyjna, że mnie nie interesuje stan w środku, jaki jest. Wiesz o co chodzi, tak? Czy tam są ściany odrapane, czy tam jest, nie wiem, jeden wielki, jak to mówię, wiesz, wybuch, tak?
Oczywiście mogę przyjść i się, wiesz, będzie informacja, że są gładzie zrobione, nie wiem, panele są ładne, nie wiem, lodówkę ktoś zostawi ładną. Wiesz, miałem takie przykłady, że jak kupowałem mieszkanie, to ktoś zostawiał na przykład kuchnię, a ja potem na przykład kuchenkę sprzedawałem, lodówkę sprzedawałem z tego. Bo komuś się na pewno chciało wynieść tego, bo on, wiesz, musiał zapłacić ludziom, firma transportowa, żeby to wziąć, a on powiedział, że on sobie kupi nowe. No. Ale to I wiesz, wiesz o co chodzi. ale wiesz, ja tak się zastanawiam, czy to jest takie trochę, nie chcę powiedzieć logiczne, bezpieczne, no jakiegoś takiego słowa gdzieś szukam, żeby biznes skalować właśnie przez takie zakupy, wiesz, nieruchomości za kilkaset tysięcy przez telefon, bo gdzie tutaj jest skalowanie? Okej, robiłeś już te flipy, robiłeś to, robiłeś to, robiłeś to, no ale co, gdybyś nagle chciał biznes zrobić 10 razy większy, no to przecież nie zrobisz 10 razy więcej flipów, no bo co wtedy, będziesz SMS-em kupował te No nieruchomości? nie, tutaj wygląda to tak, że albo po prostu masz więcej firm, i wtedy więcej robisz tych remontów na przykład w ciągu jednego miesiąca, tam w ciągu na przykład tego roku. No, ale to, bo ale możesz... wiesz, to nie jest takie proste, bo nawet jak masz więcej podwykonawców tych zaprzyjaźnionych, tak? No to wiesz, to trzeba do nich zadzwonić, to trzeba, wiesz, wytłumaczyć, o co chodzi, to trzeba ich przypilnować, odebrać robotę, to zajmuje czas. No tak, ale wtedy możesz sobie na przykład znaleźć osobę, która na przykład będzie nadzorowała dane remonty, tak? Wiesz, ja znam na przykład osoby, które mają na przykład już, wiesz, oni robią na przykład, nie wiem, 10-12 flipów rocznie, tak? To oni mają osobę, która jest tylko i wyłącznie odpowiedzialna za nadzorowanie remontów. I ona dostaje normalnie pensję, na przykład tam, nie wiem, 3,5 tysiąca i ona tylko jeździ po tych nieruchomościach i tylko raportuje mu. Na tym mieszkaniu był dzisiaj hydraulik, na tym są zrobione gładzie, na tym wprowadzamy meble, a tutaj będzie jutro fotograf i będziemy wystawiać mieszkanie. I taki właściciel, jak ma na przykład, wiesz, tyle flipów, to potem tylko dostaje na maila, czy na tym, wiesz, w zależności jaka tam jest forma komunikacji, dostaje raport, tak? Przecież taka osoba, taki właściciel, potem może zrobić pełnomocnictwo tej osoby i ta osoba może chodzić na akt notarialny. Nawet ten właściciel może siedzieć sobie na Hawajach i tylko patrzeć po prostu, wiesz. A potem ten, któremu się dało to upoważnienie, sobie patrzy, właściciel na Hawajach, w sumie ten, to ja w sumie powiem mu, że jednak się rozmyślili ci, co sprzedają, kupię to na siebie i to tak. Ale jak on to kupi na siebie? Właśnie w nieruchomościach jest to, że każda transakcja musi być zrobiona aktem notarialnym. No. No. No to wiesz, no u notariusza powie, że się rozmyślił sprzedawca, czy ta osoba, którą ja reprezentuję, ale ja chętnie kupię. No dobrze, no to daj mi tą cenę, którą oni mi dawali. No, i ty tracisz interes, bo jesteś na Hawajach i nie pilnujesz i tam gdzieś ci uciekła. No tak, ale wiesz, jeśli masz na przykład osoby, wiesz, to tak na przykład, wiesz, są sytuacje na przykład, że są dostawcy na przykład, nie wiem, tematów, perełek, wiesz, o co chodzi, pośrednicy, wiesz, pośrednicy też się wycwanili. Jeszcze 2-3 lata temu, jak tych flipów, tego wszystkiego było robione mniej, tak, no to oni dostarczali ci więcej tych tematów. Ja zaraz na przykład, wiesz, znam dużo pośredników, którzy dostarczają mi na przykład jakieś tam informacje o jakichś nieruchomościach. Jak oni widzą jakiś dobry case, to myślisz, że oni, jak wiedzą, że ja na tym mogę zarobić 40-50 tysięcy, to myślisz, że oni nie są w stanie iść do banku i wziąć kartę kredytu i zrobić to sami? Ci bardziej kumaci pośrednicy już tak robią. Mało tego, ci jeszcze bardziej kumaci pośrednicy są nawet w stanie ci powiedzieć i zrobić coś takiego jak sourcing, tak? Czy zadzwonić ci powiedzieć, Anna, słuchaj, jest temat, na którym zrobić 50 tysięcy, ale 10 tysięcy jest dla mnie. Chcesz numer? Ja mówię od razu, pewnie, że chcę. I on mi dyktuje, ile ja na tym mieszkaniu mogę zarobić, albo z drugiej strony on mi dyktuje, ile on zarobi. No ale wiesz, taka działalność de facto, gdyby była na większą skalę, to ciebie sprowadza do roli banku, który pożycza pieniądze, tak? No bo nie musisz szukać, nie musisz kupować, nie musisz... No tak, no wiesz, osoby, które na przykład, wiesz, robią dużo, to wiesz, to oni na przykład robią na przykład 10 takich tematów i on woli na jednym temacie na przykład zarobić nie 50, tylko 30, ale on już robi 30, tak? Po to, żeby na przykład, wiesz, jak masz na przykład firmę remontową i nie chcesz, żeby ta firma ci uciekła, robi ci dobrze, to wolisz wziąć taki temat, na którym zarobić 15 czy 20, a żeby firma ci na pewno uciekła. Bo teraz, wiesz, z budowlańcami jest też kiepsko, wiesz, o co chodzi, tak?
No, teraz z budowlanką to chyba są żniwa dla budowlańców w ogóle. No tak, ale wiesz, jak ktoś robi na przykład, to teraz wiesz, teraz płytka ci już nie przyjdzie za 30-40 zł, tylko on powie, że on chce 60-80 zł, wiesz. No nawet tyle, nawet Alan, ja akurat od pół roku szukam, żeby trochę płytek położyć, wiesz. To nie jest, wiesz, setki metrów, tylko tam powiedzmy 20, tylko trochę dużo zakamarków, nie? Ale nieważne, to wiesz, nie chcą przyjść, bo akurat jest teraz sezon na ocieplenia, gdzie na ociepleniach zarobią nie dość, że dobrze, to jeszcze robota taka prostsza, nie? I może później, może później. Już nawet i 100 zł dawałem, ale mówią, że nie. No i widzisz, i to jest właśnie problem, dlatego jeśli wiesz, jeśli ktoś robi flipy na większą skalę na przykład i więcej ich robi, to jak trafi dobrą ekipę albo sam sobie stworzy taką ekipę, to on już praktycznie jest też uzależniony od tego, żeby kupować kolejną nieruchomość. Wiesz, bo on po prostu nie chce mieć tych przestojów, tak? On już kupuje nieruchomość, ona czeka na przykład tam, nie wiem, 2 czy 3 dni czy tydzień czasu, tak? Po to, żeby firma już wchodziła na przykład na wyburzenia, tak? Wiesz o co chodzi, tak? I on po prostu bierze to, żeby mieć ciągłość po prostu pracy. To tak samo jak, wiesz, masz firmę produkującą, nie ma zamówień, ale taśma musi iść cały czas, tak? Co, dzwonić ludzi, powiedzieć, słuchajcie, bo nie ma w tym miesiącu zamówień, idźcie wszyscy na bezpłatne, a przyjdźcie, jak będą zamówienia na przykład z innego kraju albo, nie wiem, z innego miasta. Nie, jak prowadzisz dany biznes, to też musisz po prostu, wiesz, być cały czas w tym rynku. Jeśli masz dobrą firmę, to musisz zrobić ciągłość robót. Taka I tu trochę jest też ten pułapka, problem, nie? który się, Znaczy, wiesz, czyli teraz co, nasuwa. zwiększyć skalę i to wtedy nie masz takiej wolności finansowej, no bo de facto jesteś w pewnych ramach, w pewnych więzach, no tego przemiału, obrotu musisz myśleć, tak, żeby tutaj ta konstrukcja, którą stworzyłeś, wiesz, dalej funkcjonowała i żeby ta linia działała, kupno, remont, sprzedaż, pośrednik, to i to i to i to i to i tak. Dlatego wiesz, dlatego nieruchomości są tak różne, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wiesz, ktoś lubi na przykład, tak jak na początku naszej audycji mówiłem, że ktoś lubi na przykład sobie kupić mieszkanko i mieć z tego emeryturkę i tyle. Ktoś lubi po prostu cały czas szukać tych nieruchomości, obracać kapitałem, tak? Ja po prostu chcę obrócić kapitałem i teraz kupuję za flipy, które robię, kupuję tylko i wyłącznie grunty. Czyli Tylko i wyłącznie kupuję. zmiana specjalizacji. Co to się spowodowało, że tak drastycznie? Znaczy drastycznie to, że na gruntach zauważyłem, że jestem w stanie zarabiać 10 razy więcej niż na flipie. Jak Przynajmniej. żeż to? Jak zresztą? No, No to przecież usiądź no wygodnie, bo będziemy grunt to bagatelizować. też jest taki flip. Tylko co? Kupujesz grunt, tylko musisz poczekać te kilka lat i skosić trawę. Tak jest, mało tego. Zakoszenie trawy muszę dostać dotację. No jak jest chyba duży grunt, nie? No nie, no można tak zrobić, że wystarczy, że złożysz dotację do Unii Europejskiej i sobie tam we wniosku wpiszesz, że posiadasz takiego tam ptaszka, robisz mu takie gniazdeczko i dostajesz na przykład tam 300-500 euro co roku, tak? 10 lat czekasz, tego ptaszka, nie wiadomo, czy ten ptaszek tam w ogóle będzie, czy nie będzie, tak? Skosisz tylko Ale trawę. chatkę mu zrobiłeś, tak? Skosisz tylko trawę i dostajesz kasę za 10 lat. Zwraca ci się kapitał, który wyłożyłeś na grunt, a za 10 lat ten grunt może być już nie na przykład rolny, może być budowlany, może być przemysłowy. Za 10 lat dookoła może powstać coś innego. Ty No właśnie, bo dużo się sam tworzysz buduje. wszystko. Dlatego wiesz, ja od jakiegoś 1,5 roku tylko i wyłącznie teraz chcę się skupić na gruntach, chcę się wyspecjalizować tym wszystkim i uczę się wszystkiego, tak? Wiesz, też dużo osób na początku bało się, jak to będzie możliwe, że nie będąc rolnikiem możesz kupić działkę powyżej 3000 metrów. Ja powiedziałem, ja będę pierwszy, kupię tą działkę i pokażę wszystkim, jak to można zrobić. I kupiłem działkę, nie będąc rolnikiem, powyżej 3000 metrów, ma 55 arów, złożyłem wniosek do ARiMR-u. Okej, czekałem pół roku, tak? Ale to nie jest nic trudnego. W mediach, gdziekolwiek co słyszysz, to wszyscy mówią, że nie da się kupować. Wiesz, ile ja teraz straciłem konkurentów do kupowania gruntów powyżej 3000 metrów? Z 90%. Naprawdę aż tyle? Przecież to ludzie z nieruchomości, którzy się tym zajmowali, nie potrafią tego wniosku napisać o zgodę. Tak, chodzi o to, że ludzie teraz inwestują tylko i wyłącznie w mieszkania, wszystko, tak? Wiesz, ja jak to robiłem, to wiesz, to mi sprawia przyjemność robienie tych flipów, zarabianie tej kasy, tak? Ale wiesz, to już jest praktycznie, no tam niektórych rzeczach mało cię może zaskoczyć sytuacji, wiesz. Więcej może cię zaskoczyć, jak robić na przykład flipa na kamienicy, tak?
bo może być tam, nie wiem, fundament, może być tam jakieś zadanie, stara instalacja, wiesz, stropy mogą być drewniane, wiesz, dużo rzeczy może ci zaskoczyć, a przy mieszkaniu w wielkiej płycie w ramie H na przykład, to co tam cię zaskoczy? Tam wyburzasz ściany, wiesz, nie nośne, tylko działowe, wyburzać, możesz zrobić jedną wielką jacuzzi w środku. Co cię tam zaskoczy? Że płytki położysz takie czy takie? No ale a co cię też zaskoczy w gruntach? No, no na przykład w gruntach cię może dużo na przykład sytuacji zaskoczyć, bo możesz na przykład dostać informację na przykład, że na przykład masz jakiś tam grunt, a za 3 lata ktoś na przykład tam planuje na przykład, nie wiem, autostradę albo jakieś, wiesz, koncepcję, to ty tworzysz tak jakby wizję, czy to danego miasta, czy wiesz, czy jakąś, wiesz, przestrzeń, wiesz, to tak w deweloperce, tak? Czemu ludzie, którzy robili na początku flipy, idą w deweloperkę, tak? Ja na przykład jeszcze do deweloperki nie dorosłem. Tak zwany level mój jeszcze jest jakby za niski, bo po prostu jeszcze tego nie robiłem, albo nie wiem, nie podłączyłem się z kimś do takiego projektu, żeby zobaczyć, jak to się robi od podstaw, czyli wiesz, kupujesz działkę, dzielisz, budujesz, potem sprzedajesz, robisz, wiesz, wizualizację tego domu, wszystko. Tego nie robiłem, ale jestem już przygotowany, żeby zrobić bliźniaka. Ale są ludzie, którzy budują, wiesz, szeregowce, są ludzie, którzy budują, wiesz, bloki, wszystko. Więc wiesz, to każdy startuje od jakiegoś poziomu, wiesz o co chodzi. Tak, ja nie mówię, że od razu po prostu, nie wiem, wejść na rynek i robić flipy, nie wiem, i kupować bloki. Jeśli ktoś ma dużo kasy, okej, może zaryzykować. A jeśli ktoś zaczyna, to zaczyna od mniejszych tematów po to, żeby dorastać. Ale co, gdzieś ta deweloperka cię ciągnie? Gdzieś tam ona jest celem? Ciągnie mnie, ale to bardziej mnie ciągnie stworzenie coś takiego jak bank ziemi. Po prostu skupuję grunty i chcę stworzyć coś takiego, że potem będą do mnie przychodzić ludzie i mówić, no, że chcieliby sobie kupić to i to. Ja im zrobię jak w markecie. Do wyboru, do koloru. Wiesz co, przypomniała mi się taki wykład, rozmowa w Zielonej Górze bodajże to zorganizowaliśmy z Czesławem Karczmarem, który gdzieś już w latach 90. czy jeszcze w 89. roku właśnie wtedy było modne, znaczy modne, jak rolnicy oddawali ziemię, to weszło takie prawo, że się dostawało jakąś tam rentę czy cóż. Tak, rentę. Dopłatę, nie wiem, ale trzeba było się pozbyć gospodarstwa. I wiesz, co to spowodowało, że ceny ziemi, tak, sięgały dna, a nawet kilka trochę gruntów za darmo dostał, tylko po to, żeby ktoś się tego pozbył, żeby dostał tą rentę, prawda? No bo to były takie grunty, no umówmy się, takie nieużytki. I jak z nim rozmawiałem, jeju, to było dawno, ja pierdzie, z 12 lat temu, jeszcze nazwy Azbiro w ogóle nie było. To było, mogło być nawet z 15 lat temu. To miał 3,5 tysiąca hektarów. Właśnie gdzieś w ten sposób skupował, wiesz, tam po no to dużo. 200 zł za hektar, 100 zł za hektar, nie? A teraz już, no, tysiące za hektar albo dziesiątki tysięcy za hektar. Nawet nie musiałby jej uprawiać, żeby na tym pieniądze zrobił. Tylko teraz pytanie, skoro ty tak w grunty idziesz, czy to nie jest już tak, że no, no ta górka, to już minęła, już okej, no te grunty co, rosną na wartości, rosną, ale ileż one mogą urosnąć? Wiesz co, ja ci powiem, że na prezentacji, którą będę pokazywał na kolejnych wykładach, gdzieś będę jeździł i mam taką prezentację, taki slajd, gdzie jest pokazane, że osoba, która w 2002 roku zainwestowała 100 tysięcy, do 2016 roku miała praktycznie 7 razy więcej. Grunty, one nie tanieją. One cały czas rosną. A wiesz dlaczego? Jest jedna zasada, że gruntów nie da się doprodukować. Mamy tyle i tyle metrów, tyle i tyle hektarów i tego nie da się doprodukować. No ale jedyną rzecz, że ludzi będzie przybywać. Na świecie przybywa około 100 milionów. Zauważ, że jakieś jeszcze 10-15 lat temu, jak ktoś posiadał dom, to posiadał działkę 15-20-arową. Dzisiaj jest tendencja taka, że ludzie posiadają dom i działki 6-8-arowe. A ja znam już miasta, gdzie są domy z działkami po 3-4 ary.
No, albo takie angielskie, gdzie jest ogródek taki 3 na 2 metry i to jest ogródek w domu angielskim. No tak, i ludzie bo tak gdzieś mieszkają, na przykład mają na przykład to, że na przykład otworzy balkon i chociaż ma to tą zieleń, wiesz o co chodzi, a wiesz, na przykład w dużych miastach chodzisz na balkon i co widzisz? Przed sobą kolejny blok. Więc wiesz, miasta, one się rozszerzają coraz bardziej, natomiast ludzie, jeśli dojdą do pewnego momentu, to po prostu chcą się osiedlać po prostu w miastach, gdzie jest spokój. Wiesz, w miastach jest gonitwa, cały czas jest pęd. Ludzie w pewnym momencie, wiesz, szukają też odpoczynku, dlatego po prostu szukają gruntów. Ja ci powiem, że na gruntach to jest, przebicie jest, no ja nie wierzyłem, jak nie zrobiłem pierwszego case'a, wiesz o co chodzi, tak? Ja sobie, jak zrobiłem pierwszego case'a, to zacząłem od małej kwoty. A to Wiesz o nie co jest chodzi, tak, tak? że, proszę, a to nie jest tak, że przy mieszkaniach i przy tych flipach, przy tych standardowych rzeczach, okej, można trochę zarobić, ale na gruntach można więcej zarobić, ale to wiesz, to jest, nie jest taki ten produkt ustandaryzowany i po prostu musisz rzeczywiście trafić na okazję i na tych okazjach zarobisz dużo więcej. Tak, ja ci wiesz co, jeśli chodzi o grunty, to dlatego ja teraz działam w gruntach, bo flipy będę robił, jak się pojawi mi okazja. Natomiast jeśli mam nadwyżkę finansową z flipu, to ja ją wkładam to jakby w produkt, który jest według mnie długoterminowy. A może Jeśli dla, produkt jest a nie, długoterminowy, nie jest coś, to ja wiem, że on nie będzie czekał. jasne, a nie jest coś w tym, że po prostu masz więcej pieniędzy niż jesteś w stanie przeflipować i gdzieś te pieniądze trzeba upchać? No, mam takie wrażenie. No właśnie, i wiesz, trudniej skalę osiągnąć, trudniej wykorzystać więcej pieniędzy przy flipach, no bo ty masz 24 godziny na dobę. Nawet jak kogoś zatrudnisz, to ten ktoś nie jest z tobą, prawda? I no nie możesz mu powiedzieć, rób tak, rób tak, rób tak, rób tak, tak. To zawsze trzeba go nadzorować i tak dalej, pilnować, bo on no, nie potrafi tego zrobić, nie potrafi powiedzieć, nie potrafi zanegocjować, no to trzeba mieć charakter odpowiedni, tak? I po prostu może te grunty to są takie dla leniwych, a niekoniecznie, że większy zwrot niż na flipach. A czy wiesz co, ja grunty traktuję jako taki support, gdzie ja nie muszę w danym momencie, wiesz, na tej inwestycji zarobić. Jeśli ja zrobię dobre rozeznanie danej nieruchomości, to czy ja z tej nieruchomości widzę za rok, za dwa, to ja na nie zarobię o wiele więcej, niż żebym po prostu zrobił flipy. Ja wiem o tym doskonale, że flipy, żeby teraz robić flipy, musi się bardzo dużo czasu. Wszyscy dookoła mówią, że na flipach można zarobić. Okej, zgadzam się z tym. Tylko nikt nie mówi tego, ile on na to poświęca czasu. Ile Mało. on musi razy jechać zobaczyć nieruchomość, ile musi wydzwonić telefonów, ile razy musi się spotkać z dostawcami, wiesz, tematów. Nikt o tym doskonale nie mówi. A to nie jest tak, że wiesz, siedzisz sobie w domu, oglądasz telewizor i nagle ci dzwoni telefon, halo, dzień dobry, bo mam mieszkanie Na do Nowej sprzedania, Hucie takie, za takie. 3,5 Okej, takie. tysiąca. Kupuję. Okej, takie te się mogą zdarzyć, wiesz, bo są strzały tak zwane, wiesz, co chodzi, tak? Ale wiesz, musisz mieć siatkę kontaktu, dlatego też popularne się stały spotkania networkingowe. I ja jestem bardzo z tych spotkań bardzo zadowolony, bo w danym momencie na przykład ktoś nie ma kasy, a ktoś na przykład ma okazję. I teraz zauważ, że to też wygląda na takiej zasadzie, że jak ktoś ma dostarczyć jakiś temat, to dostaje prowizję. Nie dostaje prowizji tak jak na przykład, nie wiem, 1000 zł, tylko zapłacić mu 50 tysięcy. Jak zarobisz na temacie 50 tysięcy, to czemu ja mam komuś dać 10 czy 20 tysięcy za to, że mi dostarczył temat? Że ja nic praktycznie na nim nie robiłem. No to ja bym same takie tematy tego chciał dostawać. No to Dlatego wtedy nawet jest teraz cena wzrośnie na takie 20, na 30. Nie, to wtedy cena rośnie nie na 10 tysięcy na temat, tylko już musisz zapłacić wtedy 20, potem 30, potem 45, potem 48. I zawsze te pieniądze lądują w rękach tego, kto rozwiąże największy problem. No tak, ale rozwiąże problem ten, kto ma kasę. A nie rozwiąże tego problemu ten, kto ma kasę, jak nie dostanie tematu. Więc tutaj, wiesz, to jest sytuacja win-win, czyli każdy wygrywa. Ja wygrywam, bo dostarcza na przykład kasę, ktoś mi dostarcza temat i tyle. Jeśli, wiesz, jeśli jest jakaś kwota, która będzie zarobiona, to czemu każdy z tego kawałku, na przykład jakby torta, nie może sobie wziąć cząstki, tak? A nie masz takiego wrażenia, że rynek będzie się coraz bardziej dokapitalizowywał? Ci flipiarze, którzy zaczynali tam 10 lat temu,
no już się dorabiają i jest trochę tych inwestorów, jest no edukacja, te wszystkie rzeczy, co się dzieją na Facebookach, nie Facebookach, no jest na pewno dużo więcej takich flipiarzy i inwestorów nieruchomości niż 10 lat temu. I kapitał będzie dostępny, tylko tak na dobrą sprawę, co z tego, że będzie kapitał, ja jak będzie trzeba informacje mieć. I właśnie ta informacja będzie takim towarem na najchodliwszym, za który się będzie chciało płacić więcej. I to nie będą 5-10, tylko może już 30 tysięcy będzie trzeba za samą informację dać i tak A dalej. już Zresztą teraz tak się tak robi. już się tak robi? Kamil, już teraz jest taka. Tak, już teraz jest taka sytuacja. Teraz, jeśli masz dobry temat, to nie problem jest z rynku ściągnąć pół miliona czy milion złotych. Jeśli masz dobry temat, kasa ci się sama pojawi. Dzisiaj jest więcej pieniędzy na rynku niż tematów. Dzisiaj, jeśli ktoś ma dobry temat, to może być laikiem w tym. Ale jeśli znajdzie, nie wiem, No, a jakiegoś, jak nie jest wiem, laikiem, to nie jakąś znajdzie osobę, która dobrego będzie miała nie. tematu, bo nie będzie wiedział, co to jest dobry temat, jak jest laikiem, tak? No to jednak trzeba trochę No siedzieć tak, w tym. wiesz, jak on pojedzie na jedno, czy na dwa, czy na trzy szkolenia, poczyta trochę książek, zobaczy, jak inni to robią, to on bez kapitału po prostu będzie chciał zacząć i po prostu będzie szukał takich tematów, wiesz o coś, tak? Jak on pojedzie na takie spotkanie networkingowe i poza na przykład 5 czy 6 osób, którzy robią to i mają kapitał, to on będzie wiedział, że weźmie do nich numer, ma 5 numerów w telefonie, tak? I będzie wiedział, że jak on znajdzie jakiś fajny temat, a jak ty go jeszcze wyedukujesz na przykład taką nową osobę i ona ci znajdzie taki temat, to ona pierwsza zadzwoni do ciebie. Mało tego. Tutaj są potrzebne te wszystkie firmy szkoleniowe, które gdzieś tam uczą, po to, żeby z tematami ludzie przychodzili, którzy kapitału nie mają. No tak, no bo wiesz, no bo kwestia jest taka, że nie jest problem po prostu ściągnąć z rynku kasę, bo jeśli masz dobry temat, to czy ty pójdziesz do innych inwestorów, czy ty pójdziesz do banku, to bank ci da finansowanie, na przykład jeśli masz dobry temat, tak? Bank ci daje na budowę na przykład, nie wiem, mieszkania czy domu, a nie wiadomo, czy ty w ogóle tam będziesz mieszkał. Zobacz, jakie oni na przykład ryzyko podejmują, tak? A inwestor, jeśli który na przykład zna się, na przykład wie, co to jest flip, wie, jak to skalkulować, to wiesz, jak ty przyjdziesz do niego i powiesz na przykład, że masz mieszkanie, nie wiem, w Warszawie na przykład za 15 tysięcy, a cena rynkowa jest 12, no to ci powie, no co ty mi tu przyniosłeś za temat, tak? Ale jak cena rynkowa jest 12, a on ci przyniesie temat za 10, no to cena 2000 już ma zarobku, tak? Nie wiem, 50-metrowe mieszkanie ma 100 tysięcy. Pytasz się go, ile chcesz? On ci mówi 20. Okej, sfinalizuję temat, sprzedam to, wystawiasz mi na przykład fakturę, jako pośrednictwo płacę ci 20 koła. A koleś może powiedzieć, kurde, jeden temat, a na etacie musiałem robić na przykład, nie wiem, pół roku na to. A tu mam jeden temat. No, tylko trzeba takich tematów szukać, a to też jest sztuka. Dlatego inwestorzy, którzy, wiesz, którzy to robią, flipują, też nie mają czasu na szukanie tych tematów, więc wolą zapłacić komuś. Ja na przykład, jak wiesz, kupiłem pierwsze grunty, to kupiłem od pani, a później powiedziałem, że jak mi polecie komuś innemu, to jej dodatkowo jeszcze zapłacę. I to, że na jej działce zarobiłem no, sporą kwotę, bardzo sporą kwotę, to ona mi jeszcze przyprowadziła osobę, gdzie na tamtej zarobiłem praktycznie no, w setkach tysięcy. Bo rozwiązałem jej problem. Więc wiesz, przy gruntach jest trochę też inaczej, bo przy mieszkaniach już to też wygląda troszkę inaczej, że ludzie zwykli kowalscy Nowakowie są już bardziej wyedukowani. I jeśli chcą ci sprzedać nieruchomość normalnie, to już też mniej więcej wiedzą, jaka jest wartość nieruchomości. Okej, mieszkanie może być do remontu, zobaczysz, że średnia cena jest, nie wiem, 3000 na przykład, a ma mieszkanie do remontu, sprzedam ci po 2800. Okej, nie sprzeda ci za 2200. Wiesz o co chodzi? Chyba, że ma jakiś problem, który ty rozwiążesz. Bo nie ma czegoś takiego, wiesz o co chodzi, że mieszkanie jest warte po 3, to się sprzeda za 2,5. Bo musiałby być, nie wiem, albo po prostu coś mieć z głową, albo po prostu, nie wiem, no ma ciśnienie mega, bo potrzebuje kasy, nie wiem, na jutro, bo wylatuje na przykład, nie wiem, do Anglii na zmywak na przykład, tak? I tam musi mieć pieniądze na rozruch. Wiesz, takie sytuacje też się mogą zdarzać, wiesz o co chodzi, tak? A to są pojedyncze przypadki, gdzie my na przykład na takich spotkaniach networkingowych my się takimi case'ami wymieniamy. To są niuanse, które po prostu, wiesz, to nie jest tak, że po prostu, wiesz, jak w piekarni, że wyprodukujesz chleb. Możesz mieć chleb zwykły, żytni, tam jakiś ten, tak? Jedna piekarnia robi taki żytni, jedna takie żytni, wiesz o co chodzi, tak? A jak ktoś na przykład robi chleb, na przykład, nie wiem, chleb na przykład żytni z domieszką, na przykład, nie wiem, marchewki albo czegoś, to już jest coś innego, wiesz o co chodzi, tak? Coś powie, no chleb jak chleb, wiesz o co chodzi, tak? Ale u No, mnie w chlebie na przykład była pokrojona marchewka. dla mnie to jest chleb jak chleb, no.
Dla ciebie może Ale wiesz, o tak, co chodzi. widzisz, tak doskonale sobie zdaję sprawę. Czyli, ale próbujesz gdzieś, no bo jeżeli ta informacja ma coraz większą wartość, to jednak próbujesz zdobyć ten rynek informacji, bo ja tu widzę, że ty jednak w te grunty uciekasz, być może właśnie dlatego, że ta informacja jest dużo ważniejsza niż pieniądze już. Tak, według mnie informacja dzisiaj jest więcej warta niż dane na przykład case, tak? Dzisiaj jak masz Czyli dzięki informację, masz przez to case, wolisz grunty niż. to możesz danym inwestorom po prostu, wiesz, dyktować. Słuchajcie, możemy zrobić case, ale to trzeba tak, 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 tak. To Wiesz, o co może chodzi? załóż sieć networkingową zamiast w grunty wchodzić. Jeszcze raz, możesz Może powtórzyć? załóż taką sieć networkingową, organizuj eventy, gdzie przyjdą ludzie, będą plotkować też z tobą i tak dalej, się będziesz dowiadywał, takie różne kanały zdobywania. Ale są takie na przykład, wiesz, osoby, które na przykład skupiają się na takich właśnie, wiesz, grupach networkingowych. I ja na takich spotkaniach też często się po prostu pojawiam, bo wiem, że tam przychodzą ludzie po to, żeby po prostu porozmawiać, tak? Wiesz, ja jak przychodzę na takie spotkanie, to pierwszym moim spotkaniem, jak poznaję kogoś nowego, pytam się, w czym ja mu mogę pomóc i czego on szuka. Wiesz, o co chodzi, tak? Po prostu konkret, wiesz, o co chodzi, tak? Wiesz, nie pytam się go tak, nie wiem, gdzie byłeś wczoraj na wakacjach, czy coś tam. Nie, to potem. Czym ja ci mogę pomóc, tak? Bo jak osoba A przychodzi na wiesz takie co, spotkanie mam mieszkanie networkingowe. 3,5 tysiąca metrów na Nowej Hucie, a ty wtedy, o, a gdzie byłeś na wakacjach? Ja ci powiem, że ja na spotkanie networkingowe czasami jestem w stanie kupić grunty od ludzi, którzy po prostu mają, a nie chcą mieć wartość. No proszę. No tak, no trudniej Wiesz, przy gruntach oszacować jest. wartość gruntu niż mieszkania, nie? No tak, no teraz mam na ciebie pytanie, bo tam jest z okolic Jędrzejowa, tak? Tak. I teraz powiedz mi tak, masz działkę 10-arową. Ile ta działka jest warta? Cała działka jest budowlana, ile jest warta? 80 tysięcy, 60, 50? Tutaj się płaci tak od 50, ja płaciłem 100. A czemu taka rozbieżność? No bo wiesz, te 2 km za miastem, tak, a w centrum miasta, no to jest różnica, nie? Zobacz, różnicę masz praktycznie 100%, tak? No tak, tylko jest różnica też kilometra czy dwóch. No dobrze, ale masz różnicę na cenie 100%. Teraz pomyśl na przykład, że ty kupujesz na przykład, nie wiem, 3000 takiej działki i wystarczy, że wynegocjujesz 10 zł na metrze. 10 zł na metrze, jak powiesz komuś, jak będziesz negocjował działkę gruntową, to ci powie, dobra, panie, 10 zł na metrze, co to jest? A jak masz działkę na przykład 3000, to już jest 30 tysięcy. A wynegocjuj na przykład przy mieszkaniu, jeśli ktoś powie ci 3000 za metr, wynegocjuj na 2,5. To cię wyśmieje. On ci może Tak? zejść 100 zł na metrze. O wiele łatwiej się negocjuje działki? Oczywiście, że tak. Bo Czyli co, rozmawiasz o ludzie nie mniejszych są, kwotach, tylko czyli to co, przeliczasz potem na metr. ale to nie dlatego, że ludzie po prostu przy mieszkaniach są bardziej pewni tego, że sprzedam tą nieruchomość za większe pieniądze niż pan oferuje, a przy działkach to tak, a może się sprzeda, może nie sprzeda, bo to lokalizacja duży. Wiesz, sytuacja przy gruntach jest taka, że towar jest mniej chodliwy. To jest Tak. pierwsza sprawa. Grunty nie tak, wiesz, grunty jest inaczej. To nie jest tak z mieszkaniem, że wystawisz i jutro możesz sprzedać. A im towar jest Grunty to mniej musi ktoś kupić. chodliwy, to jest większa różnica w cenie. Czyli chodzi o to, że płynność. Jeśli jest Tak. mniejsza płynność, to jest mniejsze też zainteresowanie tym tematem. Więc jak się pojawi już jakiś zainteresowany, to człowiek albo po prostu się podpali emocje, bo mówi, kurde, wystawiłem działkę i od pół roku nikt nawet nie zadzwonił. A tu jest gościu, który mi proponuje na przykład i gada normalnie i chce kupić, tylko nie za taką cenę. To teraz jest pytanie, czy on ma znów czekać pół roku, czy nie dogadawać się z tą No osobą? dobrze, ale ty to Przy kupisz mieszkaniu jest i. trochę. Ale skoro on miał problemy ze sprzedażą, ty to kupisz i też masz problemy ze sprzedażą. No ale to jest tak samo jak z mieszkaniem. Czy z jakimś innym tematem. Jeśli ja zbadam rynek i zobaczę, że na przykład, nie wiem, w Jędrzejowie, tam gdzie ty mieszkasz, cena gruntu kosztuje, nie wiem, między 50 a 70, a 100 zł, tak? A gościu ma na przykład, nie wiem, 3000 metrów ma na przykład działka, to ja mu nie dam po 100 zł, żeby zapłacić 300 tysięcy, ale będę go zbijał do tej ceny minimalnej. No, oczywiście, no, normalne jest, nie?
Bo ja mu powiem, że ta działka dla mnie jest warta tyle. No dobrze, ale ty ją A on mi kupisz. powie, a czemu? Ale poczekaj, ten człowiek próbował ją przez pół roku sprzedać. Nie sprzedał. Ty ją kupisz, ale teraz to ty będziesz miał problem ze sprzedażą, skoro tamten przez pół roku nie sprzedał. No, nie sądzę, żebyś ty miał jakieś takie lepsze metody sprzedaży działek niż każdy człowiek ich na ziemi, tak? A teraz jest pytanie, jaki był powód sprzedaży tamtego gościa? I to jest, wracamy do początku Że ty możesz naszej być bardziej audycji. cierpliwy, My się tak? musimy skupić. Ja się skupiam na tym, żeby dojść do celu osoby sprzedającej. A czy ona sprzedaje grunty, mieszkanie, nie, samochód, blok, cokolwiek, to już jest, wiesz, to jakby druga rzędna sprawa. Jeśli ja zbadam dobrze potrzebę sprzedającego, to ja wiem już mniej więcej, jak poprowadzić rozmowę. Bo pamiętaj o tym, że kupno-sprzedaż polega na tym, że dwie osoby się spotykają i negocjują cenę. Tak? Dla kogoś cena może być taka, dla mnie może być taka cena. I sobie negocjujemy. Ja daję 100 do tych niżej, a ja daję 100 do tych wyżej, a daję 100 do tych niżej, ja 100 do tych wyżej. I w końcu gdzieś się musimy spotkać. Ja jak na przykład kupuję, czy tak na przykład, wiesz, ja na przykład słucham też, wiesz, webinarów Daniela Siwca i on kiedyś powiedział na przykład na jeden z tych wykładów, że on nie bierze tematu, na którym nie zarobi 1 000 000 zł. Jak to usłyszałem na początku, wiesz, ja mówię o tematach deweloperskich, wiesz o co chodzi, to on woli ten temat komuś innemu sprzedać, niż po prostu ten temat robić, bo mu nie mu szkoda czasu. I co ci Wiesz, ja ludzie znam robią też z takie tymi osoby, które... pieniędzmi, nie? Jeszcze raz. Co ci ludzie robią z tymi pieniędzmi? Nie, właśnie nieruchomości są tak, wiesz, duże, że po prostu jak robisz mały temat, to potem trzeba zrobić większy, 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 większy. I w pewnym momencie po prostu to ci No, to potem pochłania dzisiaj jak, już nie wiesz, chcę. jak Potem dzisiaj bombka. już nie chcę. No dobra, zrobiłeś trzy tematy, których zarobiłeś milion. To chciałoby ci się już potem, wiesz, robić cokolwiek więcej, ambitniej? No, jeszcze to teraz pytanie. Zrobiłem trzy tematy, nie wiem, zrobiłem na przykład, nie wiem, po 1 000 000 zł i wybudowałem na przykład, nie wiem, bloki na przykład po 50 mieszkań, tak? To teraz wybuduję blok, który będzie miał 100 mieszkań. Wiesz, przy deweloperce i przy tym jest coś innego jeszcze, bo to ty kreujesz przestrzeń kolejnych pokoleń. Ale jest to Ja chyba mogę też takie zaprojektować trochę sobie, że... wciągające, nie? Tak, uzależnia to trochę, że tutaj jeden deal, drugi, większy, 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 duży, ogromny, a potem bankrutujemy, bo się prawo zmieniło albo cokolwiek. Dlatego pytanie jest, wiesz, każdy człowiek, który robi to, musi sobie zdać sprawę, do jakiego pułapu chce dążyć. Wiesz, są osoby, które, nie wiem, cały czas chcą to robić, a są osoby, które na przykład, nie wiem, dojdą sobie na przykład, nie wiem, do poziomu, że zarobią sobie 1 000 000 zł, potem z tego 1 000 000 sobie kupią na przykład, nie wiem, 7 czy tam 5 mieszkań, będą mieli z tych mieszkań, nie wiem, 10 tysięcy i będą sobie na przykład spędzać czas z rodziną. Im nie Tak. potrzeba to, żeby mieli 15. I to Oni będą jest mieć czas na to, bardzo. żeby o, tak, teraz sobie z tobą na przykład na spokojnie pogadać, spotkać się z tobą na przykład na jakimś, wiesz, spotkaniu networkingowym, na piwie i oni będą na to czas poświęcać. I to jest bardzo Bo dobry wiesz... kierunek. Z rodziną, no, a nie z nieruchomościami. O. Czy wiesz, nieruchomości to jest takby narzędzie, które może ci pomóc tym, wiesz, żebyś nie Tak. robił to tam do 60. roku życia. Jak to nie Wiesz, pracować o do to chodzi, tak? 60. Na to... roku życia? No tak, Jeszcze ale raz. nie pracować do 60. roku życia? Jak No, mówię na etacie, wiesz o co to? chodzi, nie? No tak. Dobrze, Alan, mi się wydaje, że wyczerpaliśmy trochę temat nieruchomości i też, o ja, długo rozmawiamy. Strasznie nam się, Alanie, Powiem ci, fajnie że tak ci rozmawia. mówiłem, byśmy do rana rozmawiać. Moglibyśmy, tylko wiesz, brakuje nam flaszki tutaj jeszcze, albo jakiegoś asbiro nam brakuje tego. To O, widzisz? przy tym Czemu się. na przykład, wiesz, kolejny pomysł? Stwórz jakąś specjalną flaszkę Asbiro, tak? Mój drogi, czy ty mówisz o flaszce asbiro? To poczekaj sekundkę.
Proszę. Widzisz, co ja tutaj mam? Widzę. No, takie cuda. Takie cuda mi się tutaj też mamy. A z Biro, mój drogi, już chyba z 6 lat wydajemy taką buteleczkę. No, więc pomysłów jest, ale nie. Dzięki wielkie za rozmowę. Mam nadzieję, że tych gruntów będziesz kupował i one będą gdzieś tam rosły, bo jak te grunty urosną, to znaczy, że też ludzie mają pieniądze na te grunty i w ogóle, że ten kraj się będzie roznosił, bo no tak patrzę cenę ropy, która tak gdzieś idzie z powrotem szybko w górę i tak wieszczę, że ten boom może cały się spaść tak szybko. Jak powstał ten boom kilka lat temu, tak wszystko pójdzie w dół i często może nie być tak fajnie. Ale to tylko ja, to tylko ja. Ja zawsze jestem ten taki... Ale powiem Ci, że ja się tutaj zgodzę z Tobą i ja na ten boom czekam teraz, w tym momencie. Przygotowuję się, bo wtedy możesz skupywać tanio. To tak jak na giełdzie. Jak idzie wszystko w górę, to wszyscy kupują, a jak spada, to wszyscy sprzedają. Natomiast ci, co są, wiesz, wyjadaczami, tak? Bykami na giełdzie, no to oni czekają, jak wiesz, jak ludzie zaczną wyprzedawać i potem kupują za więcej, potem znów to idą. Tak samo jak było z Bitcoinem, zauważ, dochodził do kwoty tam 20 tysięcy, było tąpnięcie, już tam spadał na tam 10-12, a teraz już tam gdzieś po 30, wiesz, ja już nie siedzę akurat, wiesz, kryptowalut tak bardzo szczegółowo, tylko po prostu z tego, co tam mniej więcej mi tam po prostu wpadnie, wiesz, jednym uchem i wyjdzie drugim, tak? Ale zobacz, jak to jest po prostu rynek jest podatny na dane sytuacje, tak? Teraz wiesz, teraz wszyscy inwestują w nieruchomości, 50-70% transakcji robionych jest za gotówkę, dlatego te ceny idą w górę. No normalnie, no każdy podnosi cenę, no bo wiesz, no jak ktoś to kupuje. Transakcji za gotówkę jest? 50? Tak. Wow. Na pewno, nawet i więcej. To nie jest tak, że tylko będzie brali kredyt. Teraz 50-70% około, wiesz, ja nie znam dokładnie statystyki, ale wiem, że na pewno połowę transakcji to jest na pewno robione za gotówkę. Czyli dobra sytuacja jest z ludźmi, mają kasę. No widać, że 500 plus jakoś działa na ludzi. Wiesz co, nie, czy może po prostu tyle flipiarzy już powstało, że wiesz, jak wchodzi flipiarz, to są jakby dodatkowy pośrednik jest do sprzedaży nieruchomości, nie? I wtedy wychodzi. A czy wiesz co, gotówką, to te proporcje się zmieniają. Kwestia jest taka, że po prostu wiesz, flipiarzy będzie w danym mieście więcej, więc prawdopodobieństwo sprzedaży mieszkania będzie po prostu mniejsza. No i kwestia po prostu, że kto na jakiś zysk będzie w stanie zaakceptować. To tylko i wyłącznie o to chodzi, bo wiesz, jeśli ktoś ma na przykład tak, jak na przykład wiesz, znam osoby, które na przykład w ogóle nie biorą tematu, gdzie prawdopodobieństwo zarobienia jest między 5 a 15 tysięcy. Bo to jest prawdopodobieństwo tak zwanego poślizgu, wiesz o co chodzi, tak? Nikt nie ma zamiaru wpakować tam, nie wiem, 200-300 tysięcy po to, żeby zrobić 10-15. A jak coś mu pójdzie nie tak, nie wiem, obsunie się remont, firma remontowa na przykład, nie wiem, a czy firma budowlana na przykład, nie wiem, co spieprzy, trzeba będzie powołać inną firmę, która będzie musiała, jej trzeba będzie zapłacić więcej. To wiesz, a ta to druga jest firma marginesko... terminy ma na rok z góry, prawda? Więc powiem Ci, że to jest margines błędu. Jeszcze jak masz zrobić temat, zrobić 50, to już jest grawata świeczki, wiesz o co chodzi, tak? Ale będą też nowe osoby, które będą wchodzić na ten rynek, gdzie ktoś będzie chciał na przykład, nie wiem, mieć, nie wiem, gotówki 30-50 tysięcy na przykład, dobrać sobie kredytu i zarobić 50, bo dla niego to już będzie dużo. Ci, co będą, wiesz, ci, co będą już zrobili tam, nie wiem, 5, 10, 20 flipów, to oni takich tematów w ogóle nie będą chcieli robić. Chyba, że będą mieli nadmiar po prostu, wiesz, gotówki, albo po prostu, tak jak Ci mówiłem wcześniej, że będą chcieli mieć płynność dla swojej ekipy budowlanej. To taki temat tylko zrobią tylko i wyłącznie po to, żeby mieć tą ciągłość, wiesz o co chodzi, tak? I kwestia po prostu, że to rynek zweryfikuje. Natomiast, wiesz, przy flipach jest taka sytuacja, że w każdym momencie możesz z tej inwestycji wyjść, wiesz o co chodzi, tak? Jak sytuacja, nie wiem, jakaś polityczna, czy coś się będzie zmieniało, to wystarczy, że sprzedasz, nie wiem, dane mieszkanie, nawet z mniejszym po prostu zyskiem wychodzisz, koniec, zamykasz, po prostu, wiesz, sprawę, wiesz o co chodzi. Natomiast, wiesz, przy gruntach i przynajmniej, no już musisz mieć, wiesz, jakiś biznesplan wyjścia z tej inwestycji w danym momencie, tak? Tak jak na przykład ja przy gruntach, to ja wiem, że z tych gruntów nie wyjdę za pół roku czy za rok, tak?
ale za 3-4 lata, za 5, ale wyjdę po prostu z większą nawiązką, tak? Wtedy wystarczy, że sprzedam jeden jakiś kawałek i sobie kupię kolejne na przykład mieszkanie na przykład na najem, wiesz o co chodzi, tak? Mało tego, po 5 latach nie zapłacę na przykład już podatku, nie? To też już jest prawie 19% dodatkowego zysku. Jak to przejdziesz w skali pięciu lat, to ci masz 4 oczka dodatkowego zysku rocznie. Tak na najmie zarobisz około 9, 8, 12, 11, zależy się jakie miasto i jaka, wiesz, jaka nieruchomość, tak? A tutaj nie robiąc nic, już masz te jakby 4 oczka dodatkowego za darmo, tak? Oczywiście, czy tak możesz tą działkę wydzierżawić komuś, możesz, nie wiem, cokolwiek robić, no, wiesz, ja na przykład jak mam działki, to ja... Jeszcze raz? Domki dla ptaszków. No wiesz, ja teraz na przykład, wiesz, wycinałem też po prostu, wiesz, samosieki i sprzedawałem po prostu drzewo. Miałem drzewo, część drzewa miałem dla siebie do domu, a część po prostu sprzedawałem ludziom okolicznym po cenie, gdzie na przykład sosna kosztowała na przykład na Deśliśnie 95 zł za metr sześcienny, ja sprzedawałem po 80 zł. To ludzie mówili, jak to jest możliwe. Ale mi zależało na tym, że ja sprzedawałem po cenie, co tak ja już na tym zarobiłem, bo miałem to praktycznie za darmo, bo tam ludzie, którzy mi wycinali, ja im dałem też część drzewa za to, że mi wycinają, tak? Kupiłem im piłę, oni, wiesz, oni mi wycinali, a to, co mi wycięli, to część do domu, część oni sobie wzięli, a część, co mi została, sprzedawałem ludziom, żeby mi się zwróciło koszt poniesienia, wiesz, narzędzi, czyli, wiesz, piła, oleje. Natomiast osoby w tej miejscowości, jak usłyszą o gruntach, to będą myśleli o mnie, bo ja im dałem drzewo praktycznie za darmo. Wiesz, o co chodzi? I im powiedziałem, słuchajcie, macie tutaj drzewo po tyle i po tyle, albo możecie sobie nawet to wziąć, te gałązki, sami sobie możecie to pociąć siekiereczką i zabrać sobie to, tylko mi dajcie informację, że jesteście tam, żeby w razie czego, jak ktoś tam nie przyjdzie, żeby nie zadzwonił, że mi kradniecie jakieś drzewo tam na tych działkach, ale jak będziecie tylko widzieć, że jakieś grunty są do sprzedania w danej miejscowości, to dzwońcie do mnie. Proszę bardzo, to jest wizytówka. Jak sądzisz? Do kogo oni zadzwonią pierwszy, jak ktoś będzie chciał z sąsiadu sprzedać działkę? Do mnie czy do pośrednika? Jeszcze jak powiesz, że małą prowizję płacisz, to już w ogóle. Czyli co, jak ktoś teraz przyjdzie i powie, że chce inwestować w nieruchomości, ale nie ma pieniędzy, to trzeba odpowiedzieć, okej, pieniądze nie są ważne, ale pytanie, ile masz kontaktów, czy masz jakąś siatkę z ludzi, którzy gdzieś ci będą podpowiadać, polecać i tak dalej. To jest tutaj najważniejsze. A pieniądze to jest ten drugi klucz, jeśli ktoś chce zacząć, to najważniejsza jest siatka kontaktów, czyli mieć w telefonie osoby, które wiedzą, że jak będzie pojawi się deal, to zadzwonią i pieniądze nie będzie problem. I po prostu szukanie tematów i jeszcze raz szukanie tematów. To jak w tych wielkich korporacjach zaczynało się od roznoszenia listów, jak jeszcze maili nie było, tak w nieruchomościach już się nie zaczyna od pieniędzy, tylko szukaj informacji, szukaj, jak znajdziesz... Odsprzedasz komuś, potem znowu swoje nieruchomości zrobisz, potem większe, potem sam będziesz płacił innym, a potem wybudujesz wielki wieżowiec i będziesz prezydentem Polski być może, jak się uda. No, ale nie, dzięki, rozmawiałbym jeszcze do samego rana, ja tu zostaję z tym moim Azbirem, nie wiem, czy ty też masz jakieś zaopatrzenie, czy zrobiłeś, czy nie. Dzięki za rozmowę i mam nadzieję, że zobaczymy się jakoś niedługo, w miarę szybko w jakiejś Warszawie, czy coś, gdzie sobie pogadamy przy piwie, już tak szczerze i prawdę powiemy, a nie będziemy tak ściemniać do kamery, co? Nie ma problemu. Jestem w pozycji. Dzięki jeszcze raz za rozmowę. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Cześć, trzymaj się.